Punktem wyjścia tego spotkania może być raport, który w zeszłym roku publikowano na temat tej wspólnoty, o której już wspomniałem, LARF, czy LARFE, działającej sobie we Francji pod przewodnictwem ojca Vaniera w patronacie braci w nazwisku Filip. I który to raport ujawnił, że we wspólnocie opiekującej się osobami niepełnosprawnymi dochodziło do szeroko zakrojonych nadużyć seksualnych przez wiele dziesiątków lat właściwie. Co prawda te nadużycia nie odnosiły się do osób niepełnosprawnych, ale zwykle do wolontariuszy, które w tej wspólnocie posługiwały. I dlaczego jest to ważne w kontekście dzisiejszego spotkania, które zasadniczo ma przecież dotyczyć średniowiecza? Ano dlatego, że mam wrażenie, że dopiero od tego zeszłego roku i od publikacji tego raportu zaczęło się w Kościele Rzymskim mówić o tym, że wykorzystywanie seksualne może mieć jakieś podłoże teologiczne czy filozoficzne. Dlaczego? Dlatego, że ci ojcowie mieli całkiem nieźle dopracowaną teologię, na dodatek taką teologię, która uchodziła za świetnie nadającą się do nowej ewangelizacji, do docierania do tych ludzi, którzy są gdzieś na marginesie Kościoła. I byli też często nawet czytani w jakichś seminariach, na kursach z teologii i tym podobnych. Więc na przykład bodajże, jeżeli się teraz nie mylę, Sebastian Duda, doktor, w jednym z tekstów w polskich magazynach napisał, że dla niego to była jakaś tam też osobista motywacja, nie? Że on na studiach właśnie poznał tych ojców, ojca Filipa, znaczy nie jego osobiście, ale te teksty, nie? I było to dla niego bardzo niepokojące, że w tych tekstach, gdzie kiedyś odnajdywał faktycznie jakieś budujące treści, teraz się okazało, że znajdują się tam faktycznie jakieś tezy, które mogłyby prowadzić do wykorzystywania seksualnego. Tak, ja mogę powiedzieć, że było gorzej, że jego samego skrzywdził Paweł Maliński, który został już prawomocnie skazany, wrocławski dominikanin, który właśnie też w duszpasterstwie tam u siebie robił po tego typu rzeczy. I on czytał i pisał nawet doktorat z Filipów. O proszę, tego nie wiedziałem. Dzięki. Więc nawet było w tym sensie, no, jego nie skrzywdzono seksualnie, ale na przykład miał doświadczenia w rodzaju, że go tam w sumie opłatali pięściami i z niego wyjdzie szantana na spotkaniu, więc takie mocno traumatyczne. Jasne. I jakie błędy teologiczne, czy jakie stwierdzenia teologiczne mogące prowadzić do wykorzystywania seksualnego w tym raporcie się zostały wymienione? No, jednym z nich, co was naprawdę nie zdziwi w kontekście dzisiejszego spotkania, jest zbyt dosłowne traktowanie mistyki oblubieńczej. Dalej mamy na przykład kwestię milczenia, czy jak to nazywano wtedy, teologii intymności, która ma sprawiać, że pewne rzeczy się dzieją tylko między mną a Bogiem, czy też między mną a kierownikiem duchowym. I przez to ten kierownik duchowy zyskuje pewnie dużą władzę, a ja nie jestem za bardzo w stanie tego rozgłosić gdzieś na zewnątrz, no bo to przecież jest rzecz niewyrażalna, rzecz, która się dzieje tutaj w tej mistycznej tajemnicy. Następnie teza już można powiedzieć trochę eschatologiczna, że możliwe jest takie zjednoczenie z Bogiem tu na ziemi, po którym nie obowiązują nas do końca normy moralne. I po którym są możliwe pewne czynności, które zwykle dla zwykłego niewtajemniczonego człowieka uchodziłyby właśnie za naruszenie norm w Kościele przyjętych. Tak więc mamy pewną stopniowalną moralność, nie? Że jeżeli jestem na pewnym etapie, no to muszę się stosować do tej litery prawa. Jeżeli przechodzę wyżej, to coraz bardziej moim poruszaniem się w tym świecie moralności kieruje nie litera, ale duch. No i ten duch, gdzie zawieje, tam prawda mam iść, nie? Muszę mu być posłuszny. I także silna funkcja pośrednicząca między kierownikiem duchowym, kapłanem, a Chrystusem. Nie? To pośrednictwo kapłana, zwykle odnoszone do sakramentu, zostało tam bardzo szeroko też rozciągnięte i było też zwykłym wiernym, czy była zwykłym wiernym odbierana taka możliwość
zwykłego, prostego komunikowania się z Bogiem bez żadnych pośredników, czy przynajmniej było to przedstawiane jako w pewien sposób mniej doskonały. Jak zamierzam pokazać, co zresztą nie jest moim spostrzeżeniem, ale też padło właśnie podczas tej dyskusji zeszłorocznej na temat tych ojców Filipów i ojca Waniera. Być może ma to korzenie znacznie głębiej w nauczaniu Kościoła. Nie? To znaczy być może to się sprowadza właśnie do jakiejś mistyki oblubieńczej, do jakichś interpretowań pieśni nad pieśniami. Być może też tutaj wchodzi jakieś pojmowanie układów sił w Kościele, które ma przełożenie na nasze właśnie relacje na przykład z klerem, nie? Jakoś nas pozycjonuje względem niego. I jak się zdaje, faktycznie prawdopodobnie przynajmniej niektóre z tych punktów tutaj wymienionych można by u Mechtyldy znaleźć w sześciolu. Zademonstruję wam tutaj dwa przykłady. Jeżeli chcecie, to też mogę wam wyświetlić to na pliku tutaj. Śmiało, śmiało, kręć się. Ok, jesteśmy w tym miejscu. Ja to może udostępnię jeszcze tutaj, żeby wszyscy to widzieli. Mogę udostępnić jednym zielonym udostępnieniem. Udostępnij. Tylko nam się strona zmieniła teraz. Dobrze, lecimy to dalej. Mógłbym się Kacprze nam prosić o przerzucanie tych stron, to trochę może uzgradnię, nie? Okej. Tylko ma setna, czyli się tym zgadza. Okej. Nie ma żadnego innego Pana oprócz Niego. Mówi tutaj miłość do duszy, no bo Mechtyldy często takie personifikacje występują. Który sam mieszka jednocześnie we wszystkich swoich zamkach. On mieszka w zaciszu świętej intymności i szepcze z ukochaną w duszy głębokiej samotności. Obejmuje ją również w szlachetnym upodobaniu swej miłości. On pozdrawia ją swymi szlachetnymi oczyma, kiedy kochający się w prawdzie na siebie patrzy. On obsypuje ją pocałunkami swych boskich ust. Błogosławiona jesteś, nawet więcej niż błogosławiona z powodu tej przecudownej godziny. On kocha ją ze wszystkich sił na posłaniu swej miłości. I tak dochodzi ona do najwyższej rozkoszy i do najgłębszego bólu. I odnajdzie się głęboko w jego wnętrzu. Hej, kochana, pozwól się więc kochać. I nie broń się posępnym myśleniem. I tutaj dusza pyta, kim są ci, którzy się tak okropnie bronią? I miłość odpowiada, to ci, którzy innych i samych siebie obciążają swoją złością. Przy tym, że złość tutaj to jest niemieckie Bösheit, co nam się wywodzi od zła wprost, czyli swoim byciem złym, można by powiedzieć. Nie? Swoją też grzesznością pewną moralną. Tak jest to tutaj ten ciężar umiejscowiony. Co to się stało? Nie zgadzam. Okej. Okay. No, czyli są problemy nad problemami. Czemu się nie wydarzy?
No, jest trochę, widzisz, u mnie jest inny układ tekstu, bo mam późniejsze wydanie, widać. Ja pół książki wziąłem z internetu, skan, a drugi pół robiłem samemu, licząc, że to się jakoś dopełni, nie? Trzeba się bawić. Będziemy się bawić albo korzystać z tekstu niemieckiego, jeżeli Polska się nie będzie chciał porządkować. No mniejszym. Nie dając się rozproszyć tutaj mrocznym siłą sprzętu elektronicznego, powiedzmy sobie, co jest tutaj dosyć istotne, nie? Czy to, co tutaj może budzić pewne wątpliwości, no chociażby to posłanie miłości, skąd ono się tutaj wzięło, nie? I dlaczego akurat, jeżeli już nawet używać tych miłosnych metafor między duszą a Bogiem, ta dusza miałaby dochodzić do najwyższej rozkoszy i do najgłębszego bólu na tym łożu, nie? Czy to w ustach jakiegoś właśnie duszpasterza, który chce wykorzystać seksualnie swoją podopieczną, nie mógłby się stać całkiem dobry argument do tego, żeby mu się poddała po prostu. Nie? Argumentowanie właśnie z takich mistycznych tekstów. I mamy jeszcze stronę 90 na przykład, jeżeli byśmy mógł Kasprza, gdzie mamy między innymi wyeksponowany ten imperatyw milczenia, o którym też wspominałem w kontekście ojców Filipów, gdzie poznanie chciałoby wiedzieć, czego oblubienica doświadczyła u Boga. Natomiast oblubienica się zarzeka, że tego powiedzieć nie może. Ani poznanie tego nie uczynię. Oblubienicom nie wolno mówić wszystkiego, co je spotyka. Wiadomo, że tutaj chodzi o jakąś tam świętą kontemplację czy tym podobne rzeczy, nie? Ale przyłożone do tego kontekstu współczesnego i do tej afery, która przy okazji tej francuskiej wspólnoty nam tutaj wyszła, wydaje się, że można to na wiele innych sposobów także wykorzystać, jeżeli ktoś będzie miał odpowiednio złą intencję oczywiście. Ale cóż, zastanawiałem się, czy ktoś w kontekście mistyki oblubieńczej właśnie bardziej ten temat eksplorował, bardziej starał się wydobyć te takie co bardziej kontrowersyjne fragmenty, bo ich jest tutaj dużo, nie ukrywajmy, nie? Znacznie więcej niż te, które przeczytałem, jak otworzycie losową stronę, też się na pewno coś trafi. I pierwszym moim pomysłem były oczywiście feministki, które się mistyką oblubieńczą nie dziś zajmują i jakieś dokonania w tej dziedzinie mają. Tylko, no właśnie, trafiłem na artykuł z 99 roku, niejakiej Julie Miller, która właśnie z pozycji teologii katolickiej, ale feministycznej, zwracała uwagę, że w dotychczasowej krytyce feministycznej, która tam od lat powojennych już sobie na dobre działała, nie za bardzo podjęto ten temat takich bardzo przeerotyzowanych opisów mistyki oblubieńczej. Nie za bardzo też starano się w jakiś sposób wytłumaczyć czy ukazać jako problematyczne te opisy jakichś stosunków sadomasochistycznych też, których można by się tam często wypatrzyć, nie? Ten szczyt rozkoszy ze szczytem bólu na przykład tutaj połączony, który dusza ma osiągnąć na tym łożu razem z oblubieńcem, nie? Ale cóż, no Miller właśnie się stara pokazać, że trochę brakuje nam, czy brakowało przynajmniej w tym 99 roku, takiej refleksji, takiego wskazania na te wątki jako problematyczne. Co prawda byli sobie freudyści czy inni tam psychoanalitycy na kiju, którzy twierdzili, że no tak, owszem, to ona sobie tutaj, prawda, coś sublimuje, jakieś swoje pragnienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale na pewnym etapie już nikt tego za bardzo poważnie nie traktował, nie? No bo jak psychoanaliza się broni? No, broni się, jeżeli ktoś faktycznie jest w nim zakorzeniony, jeżeli przyjmuje jej założenia. Jeżeli ktoś się patrzy na to z zewnątrz, to wydaje się to często takim właśnie konstruktem nie do końca może potwierdzonym, czy nie do końca sprawdzalnym, nie? I takimi czystymi spekulacjami. Dlatego na przykład Caroline Bynum, czyli taka babeczka, która ma obecnie jakoś 80 lat może,
coś koło tego, ale bardzo jest zasłużona właśnie dla badania pism tychże mistyczek. Poświęciła dużo czasu na krytykowanie tego podejścia i w pewnym momencie zostało ono praktycznie całkowicie wyplenione. I co zakonowała w zamian? Jakby nie patrzeć, bardzo rzeczową, bardzo spójną historycznie i dobrą metodologicznie analizę właśnie tych fenomenów mistycznych, osadzając je w tradycji chrześcijańskiej. I przyrównywała te mistyczki średniowieczne, XIII-XIV-wieczne, na przykład do Orygenesa. Który to Orygenes, jak może wiecie, też trochę w takich odrobinczych klimatach siedział, bo napisał dosyć znany komentarz do Pieśni nad Piśmie. Komentarz do Pieśni nad Piśmiami Orygenesa jest ważny, bo od niego się właściwie wywodzi cała tradycja chrześcijańskiej mistyki ogólniczej. I co? I Bynum zauważała, że jeżeli się tam spojrzy, to tam następuje pewne rozgraniczenie Erosa od Agapy. To znaczy Orygenes jest Grekiem i będąc Grekiem korzysta po prostu z greckiego słownika, nie? Więc jeżeli ma Eros jako miłość erotyczną, Agapę jako tą miłość taką czystą, nie? Czy platoniczną, powiedzmy, no to woli Bogu przypisać Agapę i to na tych kategoriach tutaj operować w tym komentarzu, nie? Dlatego te opisy również są często jakieś tam dosyć namiętne, powiedzmy, nie? U Orygenesa, ale właśnie zdaniem Bynum, dopiero te mistyczki późno-średniowieczne potrafiły właściwie zintegrować to ludzkie odczucie miłości i tę miłość przedstawiały, proszę ja was bardzo, jako właśnie nieskrępowaną, nie? Jako taką, jaka ona w człowieku jest. Bez tego sztucznego dla człowieka zachodu, który się nie porozumiewa greką, rozgraniczenia na Eros i na Agapę. Nie? To się oczywiście tam dokonywało w pewnym kontekście, w kontekście rewolucji seksualnej, która nakazywała na tę seksualność też oczywiście dużo bardziej pozytywnie patrzeć i która też popychała trochę tych badaczy, czy te badaczki do tego, ażeby nie dostrzegać w tym aż tyle problemów, jakby można w tym dostrzec dzisiaj. I doceniać właśnie seksualność jako taką. Zwłaszcza, że no średniowiecze, jak się kojarzy? Kojarzy się z opresją wobec seksualności, wobec ciała i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mamy kobiety, które no niby są w tym systemie, niby sobie siedzą w kraszturach, ale jednocześnie na mocy jakiejś subwersji, nie wiadomo jakiej, one tutaj się z tego patriarchalnego społeczeństwa tymi swoimi seksualnymi opisami wyłamują. Co? Jakby nie patrzeć, no pewien sens ma, faktycznie tak na to można spojrzeć. Tylko, że to nas prowadzi do takiego wniosku, że właściwie no, w tej mistyce oblubieńczej, zerotyzowanej, nie ma nic problematycznego. Nie? Tym bardziej, jeżeli sprowadza się do takiego stwierdzenia, Bynum akurat tego nie robi, ale z tego, co pokazuje Miller, byli też tacy badacze. Zwłaszcza jeżeli sprowadza to się do takiego stwierdzenia, że no, wtedy tak było, wtedy po prostu ludzie postrzegali wartość w swoim życiu nie w tym świecie, tylko dopiero w przyszłym i dlatego chętnie zadawali temu ciału ziemskiemu cierpienie, żeby sobie zapewnić zbawienie. Nie? Zdecydowanie tak było, tylko to też nam nie rozwiązuje problemu i nie można, czy przynajmniej moim zdaniem nie można, nad tym tak po prostu przejść do porządku dziennego. Nie? Okej, albo jeszcze wskazywano, to taka kolejna opcja, że ten mistycyzm średniowieczny wykorzystuje po prostu motywy z poezji erotycznej, nie? I że to też jest przez to pewien tam syndrom epoki, ale nie jest to w żaden sposób tutaj właśnie problematyczne ani dla wiary, ani dla jakiegoś traktowania tej seksualności w obrębie Kościoła, nie? Dobrze. No i teraz powstaje pytanie. Jeżeli odrzucimy te takie bardziej usprawiedliwiające odczytania, czego oczywiście nie musimy robić, możemy przy nich trwać, to powstaje pytanie, czy Mechtyldę można jakoś wytłumaczyć.
Odpowiedź w sumie by się z tymi odczytaniami mówiącymi, że nie ma problemu, chyba mogła zgodzić w jakimś tam zakresie. Nie? Że faktycznie na gruncie epoki takie, a nie inne przedstawienie seksualności byłoby zrozumiałe. Natomiast właśnie współcześnie, gdy nam się to wyobrażenie tego, jaka jest relacja kobiety do mężczyzny, jaka jest relacja duszy do ciała, jakie są w ogóle kategorie zdrowej seksualności, trochę się jednak przedstawiło od tego czasu, nie? Hollywood na przykład wskazuje, że od oświecenia to się zaczęło zmieniać. Co miałoby pewnie sens, no bo wtedy zupełnie inne wartości wchodzą w tym podobne rzeczy. No dobrze, to zaraz sobie jeszcze spróbujemy może trochę Mechtyldę razem z Amy Hollywood pousprawiedliwiać na gruncie tego średniowiecza, ale na razie zadam wam właśnie pytanie, jakie macie na ten temat odczucia. Czy uważacie to w ogóle za problematyczną kwestię, czy raczej uważacie, że można by to zrobić? Uznanie tego za problematyczne i takie po prostu odrzucenie w czambuł, też zdaje się, że mogłoby prowadzić do wniosków, których może byśmy nie chcieli, może których właśnie potrzebujemy, nie? Że trzeba na przykład odrzucić całą pieśń w pieśniami z Biblii. Trzeba wymienić kanon, nie? Czemu by nie? Jeżeli odrzucamy mistyczne średniowieczne, bo zmienił się od tego czasu system postrzegania seksualności, to od czasu, prawda, powstawania Starego Testamentu również jak najbardziej. Także to może mieć swoje daleko idące konsekwencje. Tylko, tego nie powiedziałem, bo to jest całkiem dobre. Ale kontynuuj, kontynuuj. Ja to sobie jak najmniej. W ogóle nie powiedziałem ważnej kwestii, że polski tłumacz Mechtyldy. Ojciec. Też jest ważne. Tak, ojciec Jan Polikarp N. Przepraszam, odwrotnie. Polikarp Jan N. ma obecnie właśnie proces o wykorzystywaniu seksualnym nieletnich. Zarówno w Polsce, jak i za granicą, ponieważ był sobie łacinnikiem w kuli rzymskiej i jedząc po świecie trochę sobie, no cóż, zdolił nadużyć dyscypliny zakonu i w ogóle etyki. Łacinnikiem, czy to... Wiesz, opracowywał dokumenty papieskie po łacinie. Okay. W tym sensie. Ja pomyślałem, żeby od początku kontekst dołożyć, że właśnie to jest w ogóle straszne, że sprawa się w ogóle nie ogranicza tylko do Filipów i Arki, bo właśnie ja znam, bo więź się mocno tym tematem zajmował, więc o tym piszą. I tam właśnie wychodzą takie rzeczy. W ogóle zaczęło się chyba kilkanaście lat temu w Macie Błogosławieństw, kiedy się okay. Tam ojciec założyciel właśnie wykorzystywał seksualnie ludzi. I potem jest chyba cały wysyp tego, że różne francuskie te nowe wspólnoty mają właśnie takie oskarżenia, że ich założyciele wykorzystywali seksualnie ludzi i że to potrafiło być powiązane z tą taką mistyką, erotyką i wykorzystywaniem tego do tego, że na przykład, no wiesz, że do tej sytuacji w rodzaju siostra zakonna we wspólnocie po prostu składa śluby i tej nocy ojciec Efraim z nią współżyje i mówi, że okrywa ich Duch Święty. I potem posłuchaj się, że gościu, który czytał braci Filip, Paweł Maliński, przez kilkanaście lat po prostu gwałci ludzi, wykorzystuje psychicznie, duchowo, pali meble na dziedzińcu klasztoru, żeby wyjść z nich szatana, robi taki system, że nie da się go skazać, sprawa się ciągnie 20 lat. Potem jak nawet sobie myślę to. Marko Rupnik tak samo. Mm-hmm. Dlaczego seks zbiorowy z siostrami zakonują się po prostu seks zbiorowy? No bo trójca jest wspólnotą. Więc to będzie szczep tajemniczy, mistyczny. Nawet ostatnio jest w czasie sprawiednego redemptorysty z Torunia, takiego naszego też pasterza akademickiego, i też jak wykorzystał swoją sytuację kierownika duchowego, no to miał mówić kobiecie, właśnie między innymi jedna z tych, które się zgłasza do redemptorystów, że Bóg jest w ich miłości. Skoro dopuszcza do tej sytuacji, że oni są razem, no to działa. Sytuacji. To też to nie jest taka mistyka, nie? Ale oczywiście ciężko jest, ciężko jest w ogóle badać takie sprawy ich poziom, ale jest coś takiego niepokojącego w tym,
Po prostu odkryłaś kolejne sytuacje i ludzie, którzy mieli z tym kontakt, na przykład też to powielają, nie? Że Wanier, potem Filipowie, potem Maliński, nie? I że to tak po prostu się w ogóle rozpłynie też pani, bo właśnie tam Zbyszek no, ostatnio pisał cały artykuł o takich rzeczach i pisał o tym, co się w przyszłości. Na przykład on, jak pisał o Mechtyldzie, czy też to chyba było coś takiego w Baginarze. W średniowieczu. Tak, o tym zaraz też opowiem w tej części historycznej będzie, ale kontynuuj. A i on tam właśnie o czym ja nie pomyślał, że do baginarzy też dołączały kobiety na przykład wdowami, albo w ogóle nie składały tam ślubów zakonnych, ale że być może one też mogły się chronić przed przemocą domową, przemocą seksualną w domu, albo wykorzystaniem seksualnym ze strony kleru. I pojawia się pytanie na przykład na ile mogłoby być tak, że ta mistyka była też wyrazem ich tęsknot za no za seksualnością wolną od przemocy. I w końcu też jest pytanie o to, na ile w momencie wprowadzenia jakiegoś takiej dziwnej mieszanki, gdzie mamy celibat powiązany z prezbiteratem i episkopatem, z bardzo silną pozycją taką klerykalną, że księża są aniołom podobni i wprowadzenie takiego systemu i tego, że większość teologii tworzą te osoby, w systemie, który nie jest w ogóle zdrowy dla przeżywania seksualności, nie daje narzędzi do przeżywania seksualności w mądry sposób, że to daje świetne po prostu takie gleby do tego, żeby. To w ogóle nie jest już kwestia teologii, tylko dlatego, że teologia się staje super wyjaśnieniem jakiejś przestępczości, bo jak ktoś doświadcza przemocy, to nie zgłosi, no bo ksiądz jest aniołom podobny. Ksiądz jest tym, który tworzy tę teologię jako prezbiter, no a sam może mieć problem z przeżywaniem jej. Więc to taka niedobra mieszanka. I nie mówię tego jako przeciwko prezbiteratowi, czy kościołowi katolickiemu, przeciwko celibatowi, tylko przeciwko jakiejś takiej mieszance, która może być niezdrowa, jeżeli się nie zabezpieczy. Właśnie, chcę sobie czy to sprzyja im. Wiesz co, ale ja na przykład bym myślał, że od razu może hierarchiczny, bo, no bo to może być dobre, tylko na przykład pytanie brzmi, czy ktoś kogoś uczy, na przykład celibatariuszy, jak żyć w celibacie, no bo to nie jest do końca normalne, to nie jest standardowa fizjologicznie sytuacja, że ludzie nie współżyją. Nie? No i teraz do tego ucha muszą mieć różne narzędzia, żeby to przebić. Na przykład ostatnio Tomasz Czernikowski rozmawiał z takim psychiatrą, Krzysztofem Krajewskim Siódom i psychoterapeutą. To było super, jak ten Krajewski to w ogóle na taką prawie, że tabelkę tego, jak może i nie może być sublimowany popęd seksualny. I na przykład opowiadał serię konkretnego księdza przygodowego, który mówił, no on działał na takich i takich polach, był doceniany i wszystko było w porządku, a potem, kiedy go skończył zwolnili, ten także zaczął krzywdzić ludzi, ale że ktoś zaczął mieć problemy z seksualnością czy coś, no bo okazało się, że jedno z pól jego sublimacji po prostu zostało odcięte, nie? Jest ta po prostu taka tabelka w tej książce. To, co się da sublimować i czego się nie da i na jakich polach. Na przykład, że ktoś pracuje społecznie, nie? No tylko pytanie brzmi, ile osób jest tego uczonych? Zwłaszcza, że jest chyba sporo księży, którzy sobie jednak z celibatem jakoś tam radzą. A na ile to jest to, że osoby, które mają pewne predyspozycje i chcą, żeby tych nadużyć dokonać, po prostu się tymi treściami usprawiedliwiają w ten sposób i robią sobie z tego parasol ochrony. Zależy to, z czego wynika, nie? Tak, no ja myślę, że to są strasznie skomplikowane mieszanki. Koniecznym jest to i to i to, albo A, albo B, albo żadne z tych, i ktoś nie ma żadnych skłonności, ale wchodzi do systemu, który go na przykład rozwala i coś się zrobi, że to jest strasznie życie. No, tak. Wiesz, ja myślę, że tutaj bardzo jestem zaskoczony tym, że de facto ja nie wychodzisz jako pewien inkwizytor. Dlatego jest o tyle ciekawe, że ostatnio mieliśmy w kole spotkanie u pani też właśnie beginicy z tego okresu, mistrzostwa Małgorzacie Lepuret. I ona za swoje treści, za swoją mistykę, bardzo w wielu kwestiach podobno, stała spalona na stosie, bo przyszło paru mnichów, przyszło potem też paru kanonistów, też trochę teologów i doszło do wniosku, że chyba ona trochę przesadza, chyba to jest trochę niebezpieczne, tak? I się zapytali, czy się wyrzekasz, a ona milczała za wyjęcie, nie wyrzekała się. Tak w końcu się skończyło jako spalona na stosie. Też ta pani Mechtylda, jak? Mechtylda. W zasadzie to jest to samo imię, co Matylda. I została oficjalnie kanonizowana. Tylko z tego, co wiem, jej kult po prostu powstał. Ma sobie trzymać. Tak. Przywar, ale
On jest, nigdy, wydaje mi się, że nigdy tutaj pisma żadnego oficjalnego imprymatum nie dostały. Tak więc, jeżeli jeszcze chodzi o to kwestię tych wspólnot i wykorzystanie, to jest bardzo dla mnie interesujące, czy to były nowe wspólnoty. Tak, to były nowe wspólnoty i też jak patrzę się na to, jakie były kiedyś reguły zakonne przed Soborem, jakie są teraz, to starsze reguły były zdecydowanie bardziej zachowawcze pod tym kątem, tak, że osoby, które były w celibacie, miały mocno ograniczony dostęp do kobiet. Więc sytuacja, w której osoba, która żyje w celibacie, musi represjonować swoją seksualność, spotyka się co chwilę z młodymi kobietami w bardzo intymnych sytuacjach duchowych, jeszcze duchowych w tym sensie, że ktoś, ona spowiada się, tak, i tak dalej, jest w jakiś sposób niebezpieczna. Kiedyś bardzo selekcjonowano opiekunów zakonów żeńskich. Tak, że to nie może być byle kto pierwszy z brzegu, tylko to musi być jednak człowiek, który nie będzie krzywdził tych sióstr. Stąd tutaj... To oficjalnie kanonizowane. Oficjalnie? Tak, jest jakiś wspomnienie liturgiczne. Znaczy to, że jest wspomnienie liturgiczne, to wiem, ale z tego, co przeczytałem, to po prostu zaczęto jej powiedzieć. Znaczy wiesz, tak się przed nimi robiło. Nie? Tak. I... Może nie było procesu, bo też wielu... Aha, nie było, masz, nie było procesu. Nie było procesu świętego Augustyna pewnie, tak? Wiecie, co było? W tym sensie. No i cóż, także wychodzi troszkę na to, że właśnie stajesz w stronie, stajesz jako taki inkwizytor wręcz, który tutaj zarzuca odejście od jakiejś ortodoksji. To jest całkiem paradoksalne. Być może. Ja mam tylko problem, bo współcześnie jest w ogóle problem z badaniem w skali przemocy seksualnej i to jest w ogóle problem, na przykład jak oceniać liczby zgłoszeń, niezgłoszeń i wiecie, ja jak Jean Vanier umierał, to ja wiem, że wiele osób było no, w ogóle takie myśli, żeby go zaraz ogłosić świętym, bo to była po prostu postać bez skazy, tytan właśnie tej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. No i to nagle, i to tak przybyło sobie, więc też o tyle mam problem, że może to było mniej dzięki temu robułom, bo on użył na takie czyny ograniczające, ale mam bardzo duży problem z tym, na ile w ogóle takie rzeczy można dokumentować, nie? Że no, tak samo jak na przykład ilość gwałtów wojennych, to jest coś, czego my nie możemy w ogóle sensownie, możemy coś szacować, ale to pewnie większość tego w ogóle nie jest nigdzie wypowiadana, więc co dopiero jak mówimy o scenie przed sytuacji w XIII wieku, ale... Ale może było mniej, może faktycznie, może to brzmi jak coś, co może faktycznie stopować takie sytuacje niebezpieczne. No, ja może odnosząc się do kilku rzeczy, to najpierw chciałbym tutaj przeczytać końcówkę wstępu, który ten człowiek zamieszcza. Człowiek. A niestety. Tak jest. Żywi przyto nadzieję, że przetłumaczenie i wydanie tego dzieła przyniesie duchowy pożytek także wielu osobom wierzącym w naszym kraju, zwłaszcza osobom poświęconym Bogu i tym, które systematycznie rozwijają i pielęgnują swoją więź z Bogiem. W kontekście tych rzeczy, które już tutaj przytoczyliśmy, to myślę, że ten pożytek jest tutaj nie do przeszacowania, nie? Niemniej boli mnie właśnie, że nie ma żadnej takiej refleksji tutaj nawet w tym wstępie, że biskupi nie wykorzystują swojej władzy do nadawania imprymatum książkom, nie? Żeby zamieścić taką adnotację, że to współcześnie bywa to odbierane tak, tak, a siak, nie? Bo czy teologicznie są tutaj faktycznie jakieś błędy, Adamie? Być może, nie jestem teologiem, także do końca nie jestem w stanie tego stwierdzić. Ale nawet gdyby ich nie było, to nie zmienia faktu, że właśnie to może być problematyczne z innym względem, takim bardziej społecznym. No. Szczerze mówiąc, że ten jakiś tutaj świętego Pelagiusza, nie? Tak, tak. I tam było chyba, nie wiem, czy na każdej stronie, czy na początku rozdziału była notka, że uwaga, bo to treści nie są ortodoksyjne. Że wiecie, to był prawie jak znak, że to zapamiętałem prawie jak znak wody, nie? Więc co wyszkodziło tutaj? Wracając się do pani Małgorzaty de Poret, która została spalona, u mnie też głównym rodzicem było to, że ona stwierdziła, że na pewnym poziomie doskonałości
prawo nie jest potrzebne dla tego. Tak, dokładnie. Ja się pokrywa bardzo. I właśnie z tego powodu, do tego się głównie w średniowieczu właśnie teologowie czy kanoniści przyczepiali. Także to jest gdzieś tam ciekawe, że koncepcją. Tak, masz rację. I też akurat, jeżeli chodzi właśnie, bo do tego zamierzałem przejść później w sumie, ale jeżeli już wyciągnąłeś ten temat, to może teraz to poruszę. Jest sobie już bardziej współczesna od przytaczonej wcześniej Bynum badaczka tej mistyki eulogicznej, jaka Amy Hollywood, nie? I Hollywood w książce, gdzie właśnie opisuje Mechtyldę, Małgorzatę i Eckharta, stwierdza, że dokonuje się u nich pewne odejście od tej takiej cierpiętniczej, bardzo skupionej na skrupulantyzmie i wystrzeganiu się grzechów poprzez uczynki duchowości. Nie? I ona docenia właśnie tę drugą stronę, tę stronę na przykład właśnie Małgorzaty Poret, przy której to wyjście ponad moralność by nas uwalniało od tego skrupulantyzmu i pozwalało się też wyzwolić, no bo ona to oczywiście pisze w kontekście też społecznym, wyzwolić z pewnego systemu staje się nazwać, nie? Czy ona przynajmniej to tak nazwała. No, niemniej, jak już zauważyłeś, jest to jak najbardziej również problematyczne, no bo w zarzutach wobec ojców Filip się pojawił ten motyw wychodzenia ponad moralność i już zresztą niedługo po Małgorzacie Poret się też pojawiały, czy nawet przed nią jeszcze, to właściwie ją doprowadziło do procesu, bo to tam w połowie XIII wieku już się pojawiali kaznodzieje głoszący kazanie nago, przynajmniej papież w jednej z bóli tak stwierdził. Na ile to jest prawidłowa informacja, na ile jakaś taka kaczka dziennikarska, to nie do końca wiadomo, nie? Bo jednak magii kaznodzieja, zobacz wideo. Tak, wiekowa bulla papieska. Nagi kaznodzieja od bulli. Nie nagi kaznodzieja, zobacz bullia. Tak, dokładnie to. I trzeba mieć do takich rzeczy jednak dystans, no bo to tam miało być na terenie Niemiec, ale dotarło to jakimiś pogłoskami do Rzymu i czasem takie rzeczy są po prostu niesprawdzone. Nie? Na przykład w przypadku takich sekty Lucyferian, czy w przypadku prac Wolnego Ducha, do których właśnie Małgorzatę Poret zaliczano, no to często te informacje, które docierały do Rzymu w porównaniu do tego, co potem inkwizytorzy odbierali, czy odkrywali na miejscu, były nieco naciągnięte, nie? Tak sobie powiedzmy, i trochę przesadzano z tymi różnymi grzechami heretyków, co nie znaczy, że ich nie było w ogóle, nie? Ale przechodząc do tego, dlaczego ta taka amoralność, moglibyśmy powiedzieć, Małgorzaty. Wtedy to bulli ad nostrum Jan XXII nazwał bodajże anonimizmem, w sensie, że beznormizmem, tak tłumacząc dosłownie z łaciny. Więc dlaczego to również jest groźne? Ano dlatego, że było już wtedy właśnie dużo takich doniesień o różnych właśnie takich kaznodziejach, bractwach, które uważały, że osiągnęły stan Adama i Ewy i dlatego będą sobie teraz chodzić nago i uprawiać seks, gdzie popadnie. Nie do końca musiało się to równać wykorzystywaniu seksualnemu, no bo jeżeli wszyscy członkowie takich wspólnot się na to zgadzali, to się zgadzali. Ale możliwe, że faktycznie do czegoś takiego dochodziło. Był na przykład w okolicach Erfurtu i Weimaru Osmanburgu niejaki Johann Hartmann. Zbieżność imienia i nazwiska z krakowskim profesorem oczywiście przypadkowo, był niemniej pewien Johann Hartmann przesłuchiwany i ten Johann Hartmann stwierdzał, że osiągnął już taki stan doskonałości, że on to może uprawiać seks kiedy tylko mu się zachce, nawet ze swoją matką albo siostrą i to nawet na ołtarzu. Także do różnych skrajności dochodziło. I to, co wam teraz mówię, jest tak inkwizycyjnie zapisane, także wiecie, powiedzmy, że źródło wiarygodne, jeżeli gościu się sam do tego przyznał. Raczej nie tylko do no cóż.
Nie, jak wiecie, możemy już sobie przejść do tej późniejszej części, bo coś mam jeszcze tutaj przygotowane. Chciałbym, żebyśmy jeszcze dwa fragmenty, albo jeden przynajmniej sobie przeczytali. Ale to nie musi wyglądać tak, jak sobie to spokojnie będą. Spojrzę się na początku, czy to ma jakieś odbicie, być może w nauczaniu Kościoła, w sensie jak głęboko, odbicie w serce. Lubię, czy to odbicie jeszcze w głębiej? Mam jakieś intuicje do tego, że padło, że może hierarchia jakoś może wspomagać powstawanie dziwnych rzeczy, albo nie, w którą stronę to działa. W ogóle Więź chyba pisała niedawno. O, jakoś tak się zastanawiała nad tą hierarchicznością w Kościele. No. Wiesz, ja bardziej bym to widział w taki sposób, że po prostu jest bardzo niska świadomość też wśród wiernych, a propos tego, co jest faktycznie prawdą objawioną, co jest dogmatem, a co jest jakimiś tam pierdołami, co sobie jakaś święta ze średniowiecza napisała, nie? To znaczy, jeżeli ktoś jest kanonizowany, to pierwszy lepszy Kowalski, jeżeli weźmie na rękę jego pisma, to może to potraktować jako prawdę objawioną i może zbyt mocno się przywiązywać do tego, co tam jest ujęte. I pod tym względem właśnie wydaje mi się, że Kościół dawałoby być w tej kwestii. Znaczy, może przydałaby się jakaś procedura dekanonizacji, no bo nie ma niestety. No wiem, że nie ma. W kontekście Jana Pawła i tak dalej. Tylko kiedyś kanonizacje trwały do 30-40 lat po śmierci i trochę trwały, a teraz jest sam sposób do wyglądania. Tak, ale też. Tak, więc czy uważam, że to nie jest dobra rzecz, że się teraz tak spasowa. Właśnie po wielu latach też można by uwzględnić, zwłaszcza jeżeli jak w przypadku ten kult obumarł, nie? Albo w tym całym wieku właściwie. To znaczy, były pojedyncze ośrodki, bo rozprzestrzenianie się jej pism wyglądało w taki sposób, że ona napisała ten swój traktacik w języku dolnoniemieckim. Natomiast potem to trafiło do klasztoru w Erfurcie. Znów tam się to pojawia, ciekawe z tej okoliczności. Tam się trochę tego zwierku chyba tłoczyło, zresztą w kolonii również. No, niemniej. Tam w Erfurcie pod koniec XIII wieku zostaje przetłumaczony na łacinę. To jest w ogóle wielkie wow, bo to jest jedno z pierwszych dzieł mistycznych spisanych w języku ludowym, które zostaje przełożone na łacinę. Robi to tam jakiś braciszek bliżej nieokreślony dominikański. Wiemy, że do 1290 chyba to musiało powstać, bo potem inny braciszek wykorzystywał fragmenty w swoim żywocie świętego Dominika. Nie? Także raczej już wcześniej ten tekst był ukończony. No a w 1290 też wstępuje do tegoż klasztoru właśnie Erfurt. I jest wysoce prawdopodobne, chociaż nie ma żadnych świadectw takich bezpośrednich w jego tekstach, że się właśnie tymi literami też naczytał. I że przynajmniej niektóre jego pojęcia mogą właśnie pochodzić z tej mistyki kobiecej. On oczywiście w zupełnie innych kategoriach to mówię, ale tu pojawia się na przykład pojęcie gelasynka. Czy może nie dosłownie, ale gelasyn jak najbardziej często występuje jako pewne oddzielenie się od rzeczy, nie? Czy pozostawienie za sobą rzeczy. No. A drugi manuskrypt to jest alemański, czyli pogranicze niemiecko-francuskie bodajże, okolica Strasburga, jeżeli się nie mylę. Tam współcześnie się tego języka używa, ale manuskrypt powstał w Bazylei wokół takiej grupki, która też jest często nazywana heretycką, ale która tytułowała się Przyjaciółmi Boga. I oni też właśnie kreowali sobie taką współczesną, bardzo nowoczesną duchowość, trochę wychodzącą poza te uczynki, poza te cnoty, tym podobne, tym podobne. Więc podobnie trochę jak, że to powiem. I w takich kręgach to pismo się rozprzestrzeniało, natomiast no, nie ma za bardzo też informacji o jakimś tam bardzo szerokim kurcie. To nie ma informacji o kulcie, to znaczy, że chyba nie uzdrawiało, a o nie wyglądało. Tak. No, wiesz, to by trzeba było bity poczytać, nie? To pewnie jakieś są. Ja tego nie zaglądałem, to zresztą są tylko po łacinie. No bo się wczoło, jak są cuda, co nie? Jak coś się dzieje, się no, tak, się tak, tak, to jest. To prawda.
Ja mam przy tym tak kilka myśli. Właśnie jedna jest taka, że patrząc na przykład jakieś przemowy seksualne, to bardzo mocno wychodzi, jak to myślę, tak przerosło świadomość w ogóle społeczną, nie tylko jako wspólnoty kościoła, tylko że w ogóle tak społeczną. I to się rozumie, że z tym punktem drugim, czyli światło cieniem, to znaczy, że no właśnie na Zbyszek Masowski napisał, że w przypadku Jeana Baniera złe drzewo wydało dobre owoce. Bo to nie jest tak, że Jean Banier nie założył ruchu, który radykalnie chyba zmienił sytuację osób niepełnosprawnych. Założył, o to chodzi. I pisał pisma, które były mega ważne, pewnie dla mnie ludzi pisał. Tylko oba, nie? To znaczy pisał i pisma, i wykorzystywał seksualnie ludzi naraz. I to też dla mnie właśnie robi taki problem z tym, że coraz trudniej też pewne sprawy, albo no wiecie, nawet jak się cofnąć w przeszłość, mamy, no u wszystkich chyba świętych by się zresztą większość myśli, że trudniej rzeczy, nawet to, że Augustyn miał nieślubne dziecko i żonę, no i tak nawet nie wspomina imienia obecnego. Czy naprawdę było dobre, że nie zostawił? Czy miał nową żonę? Czy to naprawdę jest to, czego byśmy oczekiwali od chrześcijańskiego świętego? Że tak się zachowuje, w związku z tym, czy powinien być świętym Augustynem? No, wszystko to, nie no, macie błędy przeszłości, nie? No, ale jakby porzucenie żony, nawet nieślubnej, no ciężko mówić o błędnym przeszłości. Oczywiście przemoc seksualna to jest jeszcze wyższa kategoria, ale po prostu jest taki trudny problem oceniania tego moralnie, tego, że to wstępuje naraz. Ale problem dwóch, i nie będzie mi też, że powiedzieć, że to nie jest ważne, tylko w ogóle, że to rodzi taki nowy problem oceniania takich spraw i oceny historii. No właśnie na przykład chodzi o podatek, że ktoś miał dwie twarze, nie? Że założyciel Legionistów Chrystusa był naraz księdzem i teraz miał żonę chyba w innym kraju. I tak jakby to się działo naraz, a równocześnie w ogóle osoba wykorzystała ludzi seksualnie i ludzi, którzy wstępowali do zakonu i wykorzystywali seksualnie ludzi. Więc to robi taki trudny problem. To jest jedno, w ogóle problem z badaniem tego i w ogóle to jest trochę nowa sytuacja, znaczy, że skala tego, świadomość, że to jest coś nowego i na przykład jakieś takie imprimatury, no takie teksty, to też chyba jest coś, co dopiero będzie musiało się pojawić i zostać jakoś tak nazwane i przyswojone. A druga rzecz, jakim się jest taka trochę antropologiczna, psychologiczna, że z jednej strony, jak oni w przeszłości by inaczej rozumieli duszę, jako coś, co my dzisiaj też częściowo nazywamy psychologią, że coś tak trochę mieszało czasem i żeby przeżycia też mogły, to co my byśmy nazywali przeżyciem, mogło być też nazwane duszą. Chyba się powiem trochę, jak ich interpretować, czy nie jest tak, że oni używali swojej antropologii na jakby nazwanie pewnych spraw, którymi byśmy się nazwali trochę inaczej. I w końcu problem z tym, że jak sobie myślę o tym, właśnie jak jest z seksualnością, bo ja z tym spotykam się z różnymi dyskursami seksualności i w części kościoła spotykam się z takim, gdzie ta erotyka jest i ona ma takie jakieś dwa. To jest taki pryczek elektryczek, albo erotyka jest dziwnym, podejrzanym czymś, co jest tak traktowane jako czysto zwierzęco przyjemnościowe, albo sił podskakuje do poziomów tak patetycznych, że to po prostu w każdym łóżku się widzi ołtarz. I tak by nie było nic pomiędzy, co prowadzi właśnie też do jakichś takich sytuacji, że trochę ta erotyka nie ma miejsca takiego bezpiecznego i dobrego, i że równocześnie, jeżeli człowiek się spotyka z Bogiem całym, również w seksualności, która będzie przenikała różne aspekty jego życia, to wydaje mi się, że to chyba powinno być normalne, czy się zdarzać, że czasem takie doświadczenie to chyba będzie się wiązać również z powodzeniem seksualności. I właśnie jako, że erotyka to nie jest piłbziu populacja, ani giga, tylko patetyzm, tylko to jest jakieś połączenie, czyli pragnienia więzi, pragnienia bliskości fizycznej, mocno fizjologiczne, ale też bardzo więziowe i czysto materialne, i czysto duchowe naraz, no to sprawia, że to jest tak jakby normalne, że przy doświadczeniu duchowym jakieś powodzenie seksualne może się pojawić. To nie oznacza, że kimś coś nie tak, albo że to ma iść w stronę jakiegoś, nie wiem, mistycznego kontaktu seksualnego z Jezusem, dlatego tego, że jakby, jeżeli seksualność jest czymś podskórnym, jakąś energią życiową, płciową, no to pewnie będzie się jakoś tam fluktuować czy pojawiać w takich sytuacjach, że to może być normalne, nie? Że byleby z tym coś można zrobić, a nie napisać cały dział, który mówi o tym, jak to dobrze jest współżyć z Mesjaszem. Bo to tak by nie ten kierunek, więc ja jakieś takie mam. Dobra, to jeszcze jedno pytanie.
Albo poskarżyliśmy. Nie, bo jest zamknięte. Nie, nie, to jest sposób, tylko jeden. To wstąpi na przykład. Nie wypchnięta przez wiele lat, przez wiele wieków. Ona była po prostu no i teraz podejście może być trochę patologiczne. Tak, tylko chwycić nie wszędzie, bo też trzeba też są miejsce, gdzie ma bardzo tak. Bardzo tak. Powiem wam, jak się przygotowałem do tego spotkania, to też trafiłem na taki bardzo króciutki artykulik Bernarda McGinna, którego ja bardzo szanuję jako historyka mistyki właśnie, bo napisał takie absolutnie fundamentalne dzieło The Presence of God, Pęcerz Boga, gdzie opisuje tam całą mistykę średniowieczną, która wydaje, nie? I to jest trochę encyklopedia. No ale mniejsza. The Presence of God. Tam pierwszy tom jest na polsku przetłumaczony na resztanie. Tak jeszcze broniliśmy tego Augustyna troszeczkę, to jego syn, on przyjął chrzest razem ze swoim synem, święty Augustyn, dosyć późno i parę lat po tym chrzcie jego syn zmarł, w wieku 16 lat. Także nie wiem, na ile to było tak, że on po prostu sobie poszedł, powiedział, idę być świętym, opuszczam was, a od razu no, jego syn zmarł, więc no... Jest kilka trzymałeś od łaski. To było ten. Okej, to o tym jasne. Okej, no to jasne. Grupa Margina to on ma właśnie taki artykuł, też z lat 90., także nie wiem, na ile by się dzisiaj pod tym podpisał, ale gdzie stwierdza właśnie, że to, że my uważamy tę mistykę oblubieńczą za problematyczną, to właśnie może też świadczyć o tym, że my po prostu nie mamy obecnie wypracowanej żadnej mistyki erotycznej, takiej ugruntowanej w Kościele, nie? Że to się nie zdążyło jeszcze w żaden sposób zadomować. Co prawda on o tych nowych nurtach nie wspomina, nie? Ale w ogóle tam jest dosyć tak pragmatyczny, jeżeli chodzi o sugestie tego, co by należało zrobić. Tylko właśnie diagnozuje to w ten sposób, że żeby to właściwie rozumieć, to my obecnie też musielibyśmy mieć tę seksualność jakąś włączoną faktycznie w nasze przeżywanie wiary i naszej relacji z Bogiem. Nie? A obecnie w Kościele czegoś takiego nie ma. I on mógł pod tym stwierdzeniem wiele rzeczy rozumieć, ale w pewnym sensie jestem się w stanie chyba zgodzić, nie? Że właśnie potrzeba jest zwyczajnie większej refleksji teologicznej. Też właśnie, znaczy tutaj dobrze mówi się o wspólnocie. Tak, lecząc był ten główny ojciec, twórca, który publikował jakieś teksty związane z Filip i Wanier. Była ich tylko w sumie. Dwóch Filipów, jeden Wanier. I jeszcze chyba kilka innych osób. No, jest jeszcze w tylko tak, ale to już pomniejszy. Oni się nie zajmowali teologią jakby seksualności, tylko po prostu mistyką wywieńczą, tymi kwestiami kierownika duchowego i tak dalej. Wiesz, teologią seksualności też nie można nazwać, panie Kopp, nie? Nie wiem dokładnie, jakie książki napisali, musimy to zrobić. No, Jan Paweł II ma teologię ciała, tylko nie, to jest teologia seksualności. No właśnie. Ale to jest dobra teologia, no to chyba... Nie. Są różne głosy. Co... A wszędzie? Tak. Jak się teologię seksualności pomiędzy małżonkami, ale wiecie, nie możesz sobie też powiedzieć, słuchajcie, przeczytałem teologię Jana Pawła II i powiem wam, jak moja seksualność ma się do Eucharystii. Na przykład, jak byłem ostatnio, nie wiem, w piątek o 17:30 u świętej Anny, nie wymyślam jakiś ten, nie, ale że jak słyszałem teologię ciała Jana Pawła II, brzmi tak, że ja na ten moment mojego życia, to nie wyobrażę sobie, jak to by się miało stać taką normalną świadomością, nie, taką podskórną trochę. Ale może, bo znam też sobie, które są zachwycone i może jest to właśnie znakomite i bardzo trafne i bardzo właśnie.
Śmiało, śmiało, nie się śmiało. Jeżeli mamy takiego księdza, który jest nazywany właśnie tym wysłannikiem, jednym z aniołów i tak dalej, to sobie myślę, że to nie jest trochę jak u Kierkegora, nie? Czyli że mamy tego rycerza wiary, nie? Czyli że przeskakujemy sobie, on już był na poziomie estetycznym, etycznym, no i teraz on może więcej, nie? Czy właśnie, czy jeżeli on, powiedzmy, no właśnie, miał zdrową seksualność, czy właśnie, czy jeżeli w pewnym momencie się nie pogubił w tym jakoś i właśnie trochę nie zaczął tych swoich takich podstawowych potrzeb ludzkich przerzucać właśnie na inne osoby, przy tym właśnie wykorzystując, ale mieć w sobie też takie poczucie, no właśnie, nie jako typowa jednostka, nie? Czyli ma w sobie też jakieś poczucie takie usprawiedliwiającego, bo jednak jest w jakiś sposób tym wysłannikiem Boga, nie? Więc to mi się wydaje, kurczę, no bardzo łatwo mówić, że albo inaczej, że nie wiem, jakoś mnie to nie dziwi, że ktoś potrafi pisać dobre artykuły, a przy tym zachowując się tak, tak i tak, nie? Gdzie to właśnie, no jest tym człowiekiem, gdzie nie do końca ma rozwinięte wszystkie sfery, no więc, no właśnie, uważam, że to jest bardzo też ludzkie, nie? Że są owoce takie i takie. Ja tylko się też ciekawe, jak już z moją mamą rozmawiałem i o pewnej sytuacji tam była kilka, że nie, bo człowiek jest dobry, albo jest zły, nie? Słuchaj, no, ale on myślał i tak, ale on wykorzystywał ludzi, ale było też to, no, ona powiedziała, tak wykorzystywał ludzi, to nie mógł tego dobrego. Tak. I to było ciekawe. Jest jedno albo drugie, nie? Tak samo jak się patrzy na księży, nie? Że ile jest tego złego, jeżeli zobaczymy, że już dobra, nie powiem o wykorzystywaniu seksualnym, że podwinęła się noga, aczkolwiek, no właśnie, że ludzie widząc te złe owoce, totalnie jakby dla nich już nie istnieją te dobre, nie? I one w rzeczywistości też miały miejsce. Przecież to pytanie właśnie, jak tego Abrahama, nie? Czy rzeczywiście Bóg jest w stanie zawiesić tą etykę w niektórych momentach, nie? Też jest pytanie, że okazje u nich zgodzili, czyli że ktoś już czuje, że ma taką pozycję, taką kontrolę na przykład nad drugim człowiekiem i nikt jego samego w pewien sposób z tego nie rozlicza i nie kontroluje. Czyli nie ma tego wentyla bezpieczeństwa, że ja jestem ja, jestem tym kierownikiem, ale nade mną jest zaufanie, który w jakiś sposób, czy tam jakiś inny hierarcha, patrzy na moją pracę, ale rzetelnie, robi jakiś tam wywiad z ludźmi z mojej biografii, mam się pomocą i obiektywnie to sprawdzę. Czyli po prostu jak ktoś ma gromadzić w rękach swoją pewną władzę, szczególnie władzę nad ludźmi, bo to jest jednak, bo nazwę to władzę, no jest to jakiś sposób, taki duży wpływ jest pewnym władzą, to też powinien być w jakiś sposób, nie chcę być mówiony, bo to już nie tyle dziwne, ale w sensie, rozumiecie o co mówię. I to nie jest wyraz jakiegoś braku zaufania, tylko po prostu mi się też bo też władza, czy też pewien wpływ na innych ludzi zmienia nas samych. Przecież czujemy, że jacy jesteśmy sami ważni, bo jednak mamy na kogoś wpływ. No i też tak, czyli jeżeli drugi człowiek nie postrzega cię jako człowieka, wysłannika Bożego, to ty też nie wystajesz patrzeć na siebie jak na człowieka. Tak, i dokładnie, przestajesz też racjonalnie oceniać pewne rzeczy, które ale to jest taki jeden postępek idzie za drugim, bo od razu, kiedy sobie uspomniasz, że jesteś takim wysłannikiem boskim, to idzie za tym pycha, tak. Dość duża. I rodzic Wodek. Ale to jest ciekawe, że w tej książce właśnie wiedzę z kraju z tym siódmym, tym sekretom sektora, bo on mówi coś takiego, że słuchajcie, byłem z moim tam synem w Muzeum Lotnictwa czy coś, no i tam wyszło, że ludzie, którzy badają, no tam ludzie od pociągów towarowych mają powiedzmy 3 lata przynajmniej testy psychologiczne. I on był taki, dlaczego tak się, że nie? Ja wiecie, no on mówi, że wiecie państwo, jestem psychoterapeutą, mam superwizję, no i to jest prawda, nie? Że to jest, myślę, cholernie mądra rzecz, coś takiego istnieje. Ja na przykład do tej pory, ja bardzo na tym jestem,
że trochę nie rozejrzą, że nie ma spowiedników, bo ta sytuacja jest nam jeszcze bardziej intymna, jeszcze nie uregulowana. Ale i nie chodzi mi teraz o zrobienie tej spowiedzi, mówię o w ogóle takiej sytuacji, tylko że są takie dziedziny, że tak jakby przyjmujemy się jako społeczeństwo instytucjonalne, żeby kierowca ciężarówki kogoś nie przejechał i robił mu testy, ale nauczyciel, właśnie na przykład ksiądz, to właśnie jest kwestia widzenia tej patologii, tylko jak się popatrzy, jak my się rozwijamy i jak to są jakieś takie zgubienie się zwykłe, nie? Albo odchyły, nie? No to jest po prostu taka kwestia zdrowego, doglądania nawzajem. To też jest chyba kwestia czasu. Dopiero teraz ktoś zaczyna puszczać tą psychologię, nie? Na przykład teraz ci jezuici, z którymi studiuję, oni, no właśnie, już w nowicjacie, czy my nawet teraz z tego co wiem, co jakiś czas do nich przychodzą jednak jacyś psychologowie czy terapeuci. Ostatnio też mieli spotkanie z seksuolożką, się później okazało, że ta kobieta jest siostrą zakonną, więc no, fajnie. Wydaje mi się, że no właśnie, kiedyś to byłoby nie do pomyślenia, nie? Że jednak ta psychologia szła gdzieś tam z tyłu nowoduchowość, nie? Że z tego będzie jakiś owoc, ale tu chyba wchodzi, nie? A proszę o to, super, posłuchajcie, to jest całkiem ciekawy temat, że kiedyś była większość kolejnych odpowiedzi, żeby spowiadać, ksiądz musiał mieć pozwolenie lokalnego biskupa. To nie jest tak, że wszyscy spowiadają na prawie papieskim, czyli każdy ma jakby odpływ od papieża na spowiadanie wszędzie. Ale kiedyś jak były rzeczy, trzeba było zdobyć ten, to pozwolenie od lokalnego biskupa, jeżeli było gdzieś tam dochodziło, że ten biskup, że ten ksiądz coś tam odwala, czy jest jakiś ranny, to była większa szansa na to, żeby go nie dostać. Ciekawe, bo większość jakby to myśleli, że to nadal jest, ale to musiało się teraz jakby zmienić. Znaczy tak, tylko teraz specjalnie można spowiadać na prawie biskupi pod określonymi warunkami, czyli na przykład jak jesteś w podróży. A, czyli to nadal częściowo pozostało, to, że co jakiś czas musisz walczyć o tą superwizję, że co jakiś czas musisz mieć pozwolenie biskupa, ale teraz jest to prawo papieskie, które jakby wchodzi pewną wyłomę. Ale ja w ogóle przy tym temacie mam wrażenie, właśnie mi świadoma ta reakcja zrodziła, co mam wrażenie, bo w kościele nie do końca, zależy od kręgów, ale jakby w ogóle taka realność, to jest właśnie uwaga teologiczna, taka realność stworzenia, tak, nie była tak naprawdę brana pod uwagę, no bo ja uczę się to, ale naprawdę słyszę o tym, że trzeba wziąć pod uwagę kontekst, historię, kulturę, filozofię, to psychologię, ale potem mam wrażenie, że to jest jakiś taki tekst, który nie jest używany w praktyce, nie? Czyli że my to mówimy w teorii, które uczą się psychologii rozwojowej, psychologii i tak dalej, ale potem prawie nie słyszę kogoś, kto na przykład powie, o wiecie, bo ja tutaj miałem dużo wątpliwości w spowiedzi, bo był u mnie 12-latek i w sumie pomyślałem, o 12-latki miałem zupełnie inną moralność i zupełnie inne religijne, przez nas tego uczyli, więc pomyślałem, o słuchaj, to może będziemy się spowiadać inaczej, bo twoje super ego coś tam, nie? Jakby nie słyszę takich rzeczy, a jak się tego uczyłem teologii, to mnie potem mrozi, jak sobie myślę, że ktoś chce bez przygotowania robić się rekolekcje dla sześciolatków, bo ja pamiętam, jakie sześciolatki mają inną religijność i ja bym mówił jak, a w sumie, co my nie robimy rekolekcji, jak one nie są w stanie dozwolić bardziej autonomicznej religijności, coś tam, nie? I tak, i mam wrażenie po prostu, że brakuje mi tej takiej realności, że jak już jest kontakt z czymś rzeczywistym, to bardzo taki ograniczony, i taki właśnie nie do końca, jakbyśmy brali to, co pasuje trochę z tego, nie? Jakby to nie było tak naprawdę, albo się robi dziki materializm, albo się tak trochę przypudrowuje, jakby nie działało to stwierdzenie, chcesz poznać stwórcę, poznać stworzenie, nie? I jakieś takie mam wrażenie, rzadko słyszę, by ktoś naprawdę rzetelnie, dogłębnie to brał od A do Z, a nie tam, gdzie akurat jest to pasujące, nie? No bo na przykład pojawia się pytanie, jak ktoś jest spektrum ADHD, to nie powinien mieć innych norm rozeznawania moralnego. Nie, na przykład. Czy nie powinno być tak, że w ogóle są osobne rubryczki, zależnie od tego, czy masz na przykład ADHD, czy jesteś spektrum autyzmu. Bo masz tak radykalny inny sposób w ogóle przeżywania wszystkiego, nie? Ale nie słyszę takich narracji, żeby to było powszechne i normalne, że cię tego przygotowują. A to powinno być jakiś basic w ogóle, bym powiedział. Co, może do którego jakiegoś pigmentu? Może 60. Kiedy sobie prześledzimy, jak się Mechtylda sama sytuuje względem różnych innych duchowości, które w tamtym czasie istnieją. Ktoś mogę chce poczytać?
Jest to od 60. to akurat na samej górze się zaczyna, nie? I możemy, czyli możemy też się na kółek i podzielić, słuchajcie. Są tutaj już głosowy biologa. Także jeżeli bez ochoty, to się podzielimy. Proszę jest. I ja mogę zmysłu, jestem tego ciekawy. Pytanie, bo tutaj ja mam. Jeszcze mam zmysły tutaj, ale tu pomnę. Tak, no, tak, zamiast tego. Rozpoczynasz. Tak. A zmysły mogę do duszy. Pani, gdy chcecie się opłodzić we łzach miłości świętej Marii Magdaleny, to was na pewno zadowoli. Milczcie, panowie, bo nie wiecie, co mam na myśli. Zostawcie mnie w spokoju. Przez chwilę chcę się napić tego niezmieszanego wina. Panie, w czystości dziewic jest już wielka miłość. Niewątpliwie tak może być, jednak nie jest to dla mnie najwyższym dobrem. Możecie się wspaniale chłodzić we krwi męczenników. W niektóre dni jestem tak umęczona, że tam nie potrafię się ochłodzić. Ludzie czyści żyją chętnie w radzie wyznawców. Chcę zawsze chętnie chodzić po radę, zaopatrzyć się na działanie i zaniechanie. Jednak teraz nie mogę się za tym oglądać. W mądrości apostołów znajdziecie wielkie bezpieczeństwo. Mądrość mam tu przy sobie. Z nią wybieram zawsze to, co najlepsze. Panie, aniołowie są pełni jasności i promieniują sali od miłości. Jeżeli chcecie się chłodzić, to wznieście się tam. Piękność aniołów wywołuje we mnie tylko tęsknotę. Tęsknotę za miłością. Jeśli nie widzę ich Pana, a mojego oblubieńca. To szukajcie ochłody w tym świętym, surowym życiu, jakie Bóg dał Janowi Chrzcicielowi. Na trudy jestem gotowa, lecz moc miłości wychodzi daleko poza wszelkie mzury. Panie, jeśli chcecie ochłodzić się w miłości, to skłońcie się na łono dziewicy i do jej dzieciątka i skosztujcie i zobaczcie, jak radość Janów się ma czynne mleko zawsze dziewicy. Dziecięca, gdy dzieci się karmi i kołysze. Ja jestem w pełni dojrzałą oblubienicą. Chcę iść do mego miłego. Panie, jeśli tam wyjdziecie, to my zupełnie oślepniemy, gdyż bóstwo jest gorącym ogniem. Jak ci przecież dobrze wiadomo. Wszystkie ognie i wszystkie płomienie, które zapalają i przenikają niebo i świętych, wszystko wypłynęło z jego boskiego tchnienia i z jego ludzkich ust. Możecie jeszcze ten kawałeczek dalej. Według rady Ducha Świętego. Jak możesz tam pozostać choćby jedną godzinę? Chyba nie muszę ani ptak zginąć przez dworze. Złoto nigdy nie zniknęło w ogniu, gdyż właśnie tam otrzyma jasność i świecący blask. Bóg dał wszystkim stworzeniom to, aby żyły według swojej natury. Jak mogłabym zatem opierać się mojej naturze, muszę z dala od wszystkich, żeby iść do Boga, który z natury jest moim ojcem, moim bratem według swego człowieczeństwa, moim oblubieńcem w miłości, a ja jego oblubienicą bez początku. Czy myślicie, że ja go nie czuję? Bóg potrafi zarówno mocno palić, jak i pocieszająco chłodzić. Ale nie martwcie się za bardzo. Możecie mnie jeszcze pouczać, kiedy wrócę. Wtedy będę na pewno potrzebowała waszych wskazówek, bo świat jest pełen różnych sideł. No to możemy sobie zrobić przerwę. Zobaczcie. Tutaj pani Hollywood, tak? Jej nazwisko troszeczkę ma rację, że nie ma tutaj de facto mamy odrzucenie praktyk ascetycznych. No poniekąd tak, z drugiej strony jest to trochę bardziej skomplikowane, bo w wielu miejscach jednak się to cierpienie pojawia, nie? I właśnie pytanie, czy to, co twierdzi Hollywood, że to cierpienie jest teraz odnoszone nie do ciała, tylko do duszy, czy to nam coś zmienia, nie? Czy to nam przenosi te ascezy na jakiś wyższy poziom? Bo to faktycznie da radę tutaj zauważyć, nie? Że to dusza jest przedmiotem tego cierpienia. Ewentualnie zmysły, które pozostają, no ale one jakby nie do końca łączą się z tą świadomością, nie? To znaczy nie do końca one są integralną częścią ja nawet tego. Zwłaszcza, że ona też wspomina chyba o tym, że ona docenia te rady zmysłów, tylko mówcy mówią, no dzisiaj nie, albo to za mało, albo cenię, ale nie teraz. Wrócę to wtedy, ale dziś to nie. Ale to od jutra. Ale właśnie nie wiem, to brzmi w domyśle jakby, że już to znam, robiłam i tak dalej, ale to mi nie wystarczy. Właśnie to nie jest odrzucenie, tylko takie jakieś
że to już jest za mało takiego. Święty Jan Krzyża jest ciekawym kontekstem, że on tutaj księdze góra na drogę na górę karną, jak mi się wydaje, napisuje poszczególne stopnie doskonałości. Tak, i że jest jakby pierwszy polega na tym, że człowiek przestaje grzeszyć ciężko, tak? I jakby zaczyna się separować od takiej swojej grzesznej natury, tak? Potem mamy kolejne, w końcu noc ciemną, która jest no właśnie tym cierpieniem z tego powodu, że poznało się trochę Boga, ale on nagle nie był. I to jest jakby czysto duchowe cierpienie. Stąd też tutaj widać ten sam element, co u innych mistyków katolickich. Że najpierw mamy proste praktyki, które oni jakby przeszli i one już nie dają tej satysfakcji, nie dają tego Boga, więc muszą iść dalej w stronę jakichś właśnie praktyk duchowych, czy duchowego cierpienia. I chyba to się broni. W tym chwili to się broni, nie? Mamy też tutaj całkiem ciekawą koncepcję natury, nie? Gdy dusza właśnie twierdzi, że nie może się tej naturze opierać. I właśnie, to jak to się składa ze skażeniem natury, na przykład, który jakoś tam z teologii jest znajomy. Nie? Na ile właśnie ta dusza faktycznie jest tutaj taka przeczysta i bezgrzeszna zupełnie, i na ile grzech faktycznie by się grał tylko z tego, że na przykład podąży za tym sławem. I też ciekawe, które w sumie jest troszkę, robi, że znika jakiś taki poziom na przyrodzone, nadprzyrodzone, bo naturalne jest miło do zmiany, miło własnego, mistycznego zjednoczenia z Bogiem, nie? To znaczy, to nie jest jakoś nadzwyczajny na gruncie mistyki wiecznej, nie? Ale jednak dużo mniejszy jest tutaj ten nacisk na te przeszkody, które by naturze utrudniały to dążenie do Boga. Ja w tym tekście widzę bardziej to, że jej naturą jest boskość, czy być się blisko Boga, tak? Czyli że złoto nigdy nie zniknęło w ogniu, jakby sprawna wręcz separacja natury zwierzęcej od tej natury ludzkiej, która ma być bardzo się w sosce. Więc to nie jest chyba taka natura w takim rozumieniu, w jakimś wiecznym, palnym, czy zwierzęcy, tak mamy poglądy do spełnienia. Ja myślę, że to panowie jeszcze silniejsze, jeszcze słabsze. No i pytanie znów, gdzie tutaj utożsamiać jakieś źródło samoświadomości, nie? Czy źródło ja? To znaczy, odpowiedź oczywista w tej duszy, która się jednoczy z Bogiem, nie? I nigdzie indziej. Także ciało czy zmysły tutaj zdecydowanie nie są częścią taką integralną człowieka, nie? Tak, ciekawe jest to, jak ono na koniec tym, że o tym, że jakoś wróci, będzie potrzebowała waszych wskazówek, bo świat jest pełen różnych sił. Tak jakby, jeżeli rozumiem, że on teraz wychodzi do jakiegoś takiego wyjścia mistycznego, jest, jakby to było coś innego niż potem funkcjonowanie w świecie. Że teraz tak by właśnie potrzebuje, ale jak wrócę, to już tak. To trochę jakby ktoś powiedział, że prawo kanoniczne nie obowiązuje na wodach międzynarodowych, czyli są głębiej mistyki, nie? Ale jak wrócisz do nas, to tak jakby sorry, nie. Jest potrzebne, jest ważne. Coś takiego. Tak, Mechtylda jest też w takim trochę rozkroku jak wszystkie inne beningi. To znaczy to, co tutaj już Adamie wcześniej powiedziałeś, że beningi trochę były pod ostrzałem, no bo nie wiem, to gdzieś zapisane nawet, w którym to roku się działo. No właśnie, w 1274 na pierwszym Soborze Liońskim napadli na nie, prawda, przedstawiciele zakonów żebraczych, czyli Dominikan Wymierzchłan, którzy też tam swoje za uszami mieli, także woleli odwrócić troszkę uwagę. I mówią do panie papieżu, bo tutaj te beginki jakieś podejrzane mistycyzmu uprawiają. Żyją sobie we wspólnocie kwestii zakonnej, chociaż sobór laterański któryś tam zabronił tworzenie zakonu. Jak to ma być, panie papieżu, to nie jest niemożliwe w ogóle. Zdelegalizować te wszystkie beginki. Nie? I tak się stało. To znaczy, do delegalizacji beginek jako takich nie doszło. Nie? To znaczy, było potępienie Małgorzaty Poret, ale
Deginarze na dobrą sprawę istniały sobie jeszcze później, w kolonii bodajże do XVI wieku nawet. Jeżeli się teraz nie mylę, nie? A jakiś czas temu czytałem sobie artykuł, że tam niedawno dopiero w Holandii zmarła jakaś ostatnia beginka. Nie? Oczywiście to tam były naciągane, bo to był jakiś rewiwal tych beginawy, nie? Ale jak najbardziej ten był jeszcze trochę dłużej przytrwał. A teraz nawet też są pewne takie spin-offy. Znaczy, że na przykład są wspólnoty, wiecie, są klasztory, które wymierają we Francji i tam się na przykład powstaje coś w rodzaju chrześcijańskiego domu seniora. Gdzie na przykład po prostu jest tak, że żyją te małżeństwa razem i mają swoje osobne ci mieszkania z byłych zakonnych. No i plus jest taki, że mogą trochę żyć razem, trochę osobno, jakby za to się podbić na wykupy, jakby za to siebie doglądać, mogą pójść do kaplicy. Ale ciekawe. No, to czytałem kilka temu taki artykuł w drodze, że takie rzeczy też powstają. Aha, przepraszam, dokończyłem tego tematu. Zostałem swojej natury. To by mnie tu nie było. Bym sobie był zjednoczony z Bogiem i zadowolony. Przepraszam. No, mniejszy. W każdym razie my tyle jak każda beginka w tym czasie stoi trochę bez kroku, bo się musi jakoś określić. Między tym nieżyciem w znakowie, bo zakładanie zakonów jest zabronione, a faktycznie prowadzenie w jakiejś pobożnej formy życia. Gdzie pobożna forma życia była wtedy uważana za życie raczej kontemplacyjne. Nie? No i stąd się biorą różne pomysły zjednoczenia tej kontemplacji z życiem czynnym. I czymś takim, zdaniem tej Holly na przykład, jest u Mechtyldy ta koncepcja cierpienia również. Że ona cierpi też przez te swoje, przez to powracanie do zmysłów, dlatego że musi wykonywać te obowiązki życia aktywnego. I wtedy jej dusza cierpi w odłączeniu od Boga. Natomiast wciąż kontempluje tego Boga, czy raczej to cierpienie, i przez to cierpienie, to umartwienie zmysłów, może dalej do niego jakoś tam dążyć, mimo bycia w świecie. Co jest trochę zawigowaną koncepcją, ale powiedzmy, że jakoś tam ma oparcie w tym, co on pisze. Czytajmy może sobie jeszcze ten dalszy fragment, weźmy chwycie. Tam już wchodzi Jezus i dusza, także musicie, zmysły muszą być Jezusem teraz. A najpierw jest wstęp jeszcze. Dobrze. Z największa idzie do najpiękniejszego, dyskrytych komnat niewidzialnego bóstwa. Tam znajdzie w miłości mieszkanie Boga na ludzkiego to pości. Wtedy mówi nasz Pan. Zatrzymajcie się, Pani duszo. Co rozkażesz, Panie? Musicie być ogołocona. Panie, a co się ze mną stanie? Pani duszo, jesteście tak bardzo upodobniona do mnie, że między Wami a mną nie może być niczego. Żaden anioł nie był nigdy tak uczczony, by mu przez jedną godzinę zostało to udzielone, co wam od wieków jest dane. Dlatego powinniście zdjąć z siebie zarówno strach, jak i wstyd oraz wszystkie zewnętrzne cnoty. Tylko te, które macie w sobie z natury, powinniście nieustannie pielęgnować. To jest wasze szlachetne pragnienie i wasze niezmierne pożądanie. Ja chcę je wiecznie spełniać z bezgraniczną rozrzutnością. Boga ciszą i spełni się życzenie obojga. On daje się jej, ona daje się jedynie. Co się z nią teraz dzieje, to nie tylko ona i tym się pociesza. Ale to nie może długo trwać, bo gdzie dwoje kochanków widuje się potajemnie, często muszą się rozchodzić bez pożegnania. Drogi przyjacielu Boży, opisałem ci tę drogę miłości. Niech Bóg oznajmi ją twojemu sercu. Amen. Okay. I tutaj uwaga teraz katolska. To znaczy, tam, gdzie jest bez pożegnania, z tego, co tam mam zapisane, jest jakieś ungeszybność, nie? Co tam mam odwieliny? Tak. Chyba tak. No więc właśnie. Tak.
Więc tutaj faktycznie jest to pewne tłumaczenie, ale też będzie chodzić o to, Geschieden to jest rozdzielać, nie? Także bez rozdzielenia, pożegnanie się, bez wyjścia z tego zjednoczenia. Aha. Czyli każdy idzie w swoją stronę, ta beginka wraca do tego życia aktywnego, ale nie rozdziela się ze swoim oblubieńcem, nie? Także taka grupa teoretyczna. Dobra, może jakieś uwagi do tego aktu zjednoczenia tutaj, jeżeli macie, a jeżeli nie, to przewinę do kolejnego fragmentu i tutaj nam się pojawi dodatkowy konflikt. Właśnie dla mnie tutaj to przyjąłem znacznie tak bardziej erotycznie, ale miałem właśnie takie odkrycie, bo jednak niby erotyczne, z drugiej strony to było mocno metaforyczne, to nie było jakieś takie czysto erotyczne, więc właśnie nie wiem, czy na przykład tutaj się nie mieszają jakieś takie dwa wymiary, bo jednak wszystkie te metafory dotyczyły, no właśnie, tam snu, wstydu, no takie rzeczy. A to w ogóle nie będzie nawiązania czyjś do Księgi Rodzaju. Dlatego powinniście zdjąć z siebie zarówno strach, jak i wstyd, który pojawił się po wyżerbu. Oraz wszystkie zewnętrzne cnoty, tylko te, które macie w sobie z natury, czyli w momencie, kiedy Bóg stworzył i tchnął tego ducha w Adama i tak dalej. Trzeba przesłać. To jest. Ciekawe, które cnoty mamy w sobie z natury, nie? Właśnie. Możecie się jeszcze chwilę zastanowić, przy co wam przypadać do głowy, kiedy jeszcze tak chwilę. Przyznać, czy moglibyśmy na chwilę coś wyświetlić? Nie. Bo jest tutaj taka ciekawa mapka, która jest właśnie z dzieła świętego Jana od Krzyża, aha, która obrazuje drogę do wybytania, czyli do doskonałości. Tam też jest opisane to, co trzeba jakby odrzucić, wrócić. Nic po środku? Tak, dokładnie. To jest właśnie ten. Ale Państwo, nic. Tak. Nie no, to był świetny. Wpisałem po prostu drogę na górę Karmel mapa i wyszło. Podobało mi się, że na Google Maps była taka mapa, która przez troszeczkę funkcjonuje. Z prawej strony jest ładniejsza, a to z lewej jest chyba oryginalna. Tak. Jeszcze powiększyć. No to tylko nie ma coś wstydu. Znajomością hiszpańskiego. Tak. Ale z tego co widzę, to raczej nie ma tu wstydu. Także to jest bardziej sus, ale też jakby mamy wymienione wartości, które należy odrzucić, gdyby nam się chce pójść na tą drugą doskonałości. Tak trzeba się zupełnie oczyścić we wszystkiego. Mhm. Więc samo to wyzbywanie się cnót, które na przykład nawet powietrze proponuje, nie? No to w jakiejś swojej idei nie jest całkiem oderwany od duchowości chrześcijańskiej, nie? Tylko zdaje się, że brakuje takiego bezpiecznika, gdzie ktoś może uznać, że jeżeli już osiągnął ten stopień doskonałości, to nigdy z niego nie wypadnie. Nie? I tak na przykład znów w okolicach Erfurtu. Był sobie niejaki herezjer jak Konrad, który twierdził, że bo ja nawet jak człowieka zabiję, to jak już osiągnąłem stan doskonałości, to z niego nie wypadnę, nie? I zawsze będę doskonały. Także
Da się tak myśleć. Przynajmniej dało się w średniowieczu, ale współcześnie pewnie też. Tak, i właśnie szczerze, tak nie chcę już odbiegać za daleko od tematu, ale jak sobie czytamy kartę i piszę teraz o nim licencję, to wydaje mi się, że on właśnie dużo miejsca tam poświęca na takie bezpieczniki. I że chyba faktycznie przez to, że miał tak dużo kontaktu z tą mistyką też oblubieńczą i z tymi nowymi prądami religijnymi, które się wtedy rodziły, to jakoś miał taką intuicję, że no to trzeba jakoś tutaj poprawić, tutaj coś właśnie jakiś bezpieczny wstawić, żeby ludzie się nie zagalopowali za religią. Ale święty, nie są święty. No święty. Ja 22, co poet wskazał, też się do jego śmierci przyczynił. Także tak. Zamiar jeszcze przeczytać jedno, tylko to jest długo czytanie. A w sumie trudno. Ok. Ktoś chce zostać naszym lektorem? Mogę. Dobrze. To możesz nawet od tego, kiedy tutaj pomaga bić. Ale ja w takim razie przemijanie tekstu. Kiedy ten cud i ta pociecha trwały przez 8 lat, chciał mnie Bóg zanadto pocieszyć ponad szlachetność mojej duszy. Wówczas niezgodna dusza powiedziała: ach, mój miły panie, nie wywyższaj mnie za bardzo. O wiele za dobrze jest mi najniżej, tam chcę dla twojej chwały zawsze z radością pozostać. Wtedy biedna spadła w dół, niżej od dusz zawieszonych w czyśćcu i niżej od dusz potępionych, i tam zdawało się jej o wiele za dobrze. Wówczas nasz Pan udał się za nią w taki sposób, jaki mogą znieść ci, którzy mają przedsmak najmniejszej radości nieba. Gdyż Bóg jaśnieje we wszystkich wspaniale w takiej mierze, na ile tu, na ziemi, są oni uświęceni w miłości i wydoskonaleni w cnotach. Święty Jan mówi w swoim liście: ujrzymy Boga takim, jakim jest. To prawda, ale słońce świeci zależnie od pogody. Jak różna bywa pogoda tu na ziemi pod słońcem, tak samo różne są mieszkania w niebie. Mianowicie, na ile mogę go znieść i oglądać, na tyle Bóg jest dla mnie. Okej, okay, tu się możemy zatrzymać na razie. I właśnie mamy tutaj całkiem ciekawe rozwinięcie, czy będzie się to teraz odbywało też, rozwinięcie koncepcji cierpienia na tyle. A tu już się pojawia tego zapowiedź, to znaczy, Boże, na ile mogę go znieść i oglądać, na tyle Bóg jest dla mnie. Skąd to wynika, nie? Jak się głębiej pogrzebie, to się okazuje, że to jest zakorzenione dosyć mocno w leksyce języka niemieckiego, ale też łaciny w sumie. Nie? Bo tam też mamy pasjo jako doświadczenie, ale pasjo też jako cierpienie, jako przeżywanie pasji. Jakby nie patrzeć obu tego słowa znaczenia również po polsku. No, po niemiecku z kolei mamy, tutaj chyba będzie przez T, jak patrzyłem, ale zasadniczo byśmy mieli przez D, Liden, z takim kapturkiem na T, i będzie to nas znaczyło właśnie cierpieć, ale też znosić Boga. Dlatego gdy Eckhart na przykład pisze o intelekcie biernym, to pisze o Liden de Vernunft, bo to jest intelekt znoszący Boga. Jakoś, prawda, no, któremu ten Bóg sprawia naprawdę duży ciężar, jeżeli się mu objawia. Nie? To będzie jakiś też, myślę, może motyw do zrozumienia tej
cierpiętliwości Mechtyldy, jeżeli tak to można nazwać, nie? No bo jeżeli Boga się nie da doświadczać w ogóle bez cierpienia w tym życiu, no to duchowy bez cierpienia jest po prostu niemożliwe, nie? Ale zaraz to będzie jeszcze wytłumaczone w tej dalszej części, także nie chcę za to zabiegać przed szereg. Ja chciałbym się o jedną rzecz zapytać. No, śmiało. Pod względem właśnie piekła, trochę odejdę od tematu. No bo obraz piekła został ukształtowany przez właściwie Dantego i to się najbardziej przyjęło do kultury. A to jest wcześniej. Jak to wyglądało, ten obraz piekła? A wiesz, tutaj są nawet całe wizje piekła. czy piekła może nie, ale czyśćca na pewno. Czy piekła to bym musiał skręcić. Jakby odpowiednio poszukać, to może by się to znalazło. Tylko teraz tak na szkolenie. To jak przejdziemy, skończymy ten fragment, to wtedy możemy do tego przejść. Nie? No ono zasadniczo ma takie dosyć mocno zakorzenione w epoce jednak wyobrażenia eschatologiczne. Nie? To znaczy na przykład wieści na koniec czasów nadejście jakiegoś zakonu, który będzie wiódł takie doskonałe życie i przyczyni się do nawrócenia wszystkich ludzi, bo jak wszyscy ludzie zobaczą, że można w takiej doskonałości żyć, w takim doskonałym ubóstwie, to się nawrócą i przyjmą Chrystusa z całym dobrodziejstwem, nie? Co się jakoś tam bardzo mocno pokrywa z wizjami Joachima z Fiore, jeżeli kojarzycie, gdzie on też właśnie zapowiadał powstanie nowego zakonu, no tylko ponieważ Joachim był ze środowiska benedyktyńskiego, no to ten zakon u niego był na modlę benedyktyńską skonstruowany, a Mechtylda się wywodzi ze środowiska dominikańskiego i ten zakon bardziej dominikanów przez to wszystko. Całkiem pocieszne mi się. Ale ogólnie tak, jest tutaj jakaś taka też myśl o nowej epoce, która wtedy była dosyć silnie chyba w społeczeństwie rozpowszechnionej. Tak ci syntetycznie nie potrafię odpowiedzieć po prostu, jak wyglądało piekło. No, ale żeby jeszcze było ciekawiej, to jej współsiostrę, jej księgę z klasztoru w Helpcie, umieścił Dante w piekle, to znaczy nie w piekle, tylko w tej włoskiej kolonii, gdzie ona tam właśnie śpiewała sobie tam. Też Mechtylda, tylko że właśnie nie jestem z tego. No, ale że w każdym razie była tam Mechtylda i przez długi czas nie było wiadomo, która to Mechtylda. Czy chodzi o tą, czy o tej przełożoną. Ale ostatecznie się okazało, że tamta im przełożona faktycznie ładnie śpiewała, także że chyba to było. No cóż. Chyba to zawsze było raczej próbowo, żeby ludzi dodawać do miejsca. Jeżeli masz ochotę kontynuować, to może być tam. A możemy też zmienić sobie, jeśli ktoś chce. Chodzi o wówczas nasz pan, tak? Tak, tak, tak. Wówczas nasz pan powiedział, jak długo chcesz tu pozostać? Oblubienica odrzekła, ach, odejdź ode mnie, miły panie, i pozwól mi spaść jeszcze niżej dla twojej chwały. I zaraz obydwoje, duszę i ciało, ogarnęła tak głęboka ciemność, że straciłam poznanie i światło, i nic już nie wiedziałam o Bożej zażyłości, a niezmiernie błoga miłość też odeszła swoją drogą. Wówczas dusza powiedziała, gdzie jesteście teraz, Pani Wieczność? Oto chcę wam przekazać urząd miłości i macie bronić we mnie Bożej chwały. Wtedy ta służebna zajęła się swoją Panią z tak świętą cierpliwością i tak pogodną łagodnością, że żyłam bez boleści. Potem przyszła niewiara i otoczyła mnie wielką ciemnością, i krzyczała na mnie z tak gwałtowną dzikością, że bardzo się bałam jej głosu. Ona zaś powiedziała, gdyby ta łaska pochodziła od Boga, to by się on tak bardzo nie opuścił. Dusza zapytała, gdzie jesteście teraz, Pani Wytrwałość? Wskażcie przyjść do mnie w prawdziwej wierze. Wtedy Ojciec z nieba przemówił do duszy.
Pomyśl o tym, co czułaś i widziałaś, kiedy między tobą i mną nie było niczego. I tutaj też możemy dodać, że właśnie. Jest trochę tak, że ta obcość Boga jest też największą bliskością. W takim kluczu ja bym to trochę czytał tutaj, ale to może jeszcze w dalszych wypowiedziach. Następnie syn powiedział: przypomnij sobie, ile twoje ciało wycierpiało z moich mąk. A Duch Święty przemówił tak: przypomnij sobie to, co napisałaś. Wówczas dusza razem z ciałem odpowiedziała ze stanowczością prawdziwej wiary. Jak wierzyłam, miłowałam, kosztowałam i poznałam, tak chcę stąd wyjść niezłamana. Nastąpiła potem ciągła obcość Boga i tak osłoniła duszę dookoła, że szczęśliwa dusza rzekła: bądź pozdrowiona, przebłogosławiona obcości. Szczęśliwa jestem, że się urodziłam, gdyż ty, Pani, będziesz teraz moją sługą, gdyż przynosisz mi niezwykłą radość, niepojęte cuda, a do tego przeogromną słodycz. Jednak, Panie, słodycz powinieneś zabrać ode mnie, a pozwól mi zatrzymać tylko twoją obcość. Ach, jestem szczęśliwa, miły Boże, że mogę ją przyjąć, na ile mi pozwala niestałość mojej miłości. Nie ważę się wypowiadać tego, jak się to dzieje, to jednak mówię, na podniebieniu mojej duszy żółć została nieprzemieniona w miód. Przeto bardzo pragnęłam, aby wszystkie stworzenia wielbiły naszego Pana hymnem Te Deum Laudamus, ale one nie chciały i odwróciły się ode mnie plecami. Dusza uradowała się z tego niezmiernie i rzekła: zobaczcie, to, że wy mną teraz gardzicie i odwracacie się do mnie plecami, jest dla mnie dobre. Uwielbia to niezmiernie naszego Pana. Oto spełnia się we mnie chwała Boża, gdyż obecnie Bóg obchodzi się ze mną cudownie, jako że Jego obcość jest dla mnie milsza niż On sam. Dusza dobrze wiedziała o tym, że w największym oddaleniu Bóg chciał ją pocieszyć. Powiedziała przeto: rozważ, Panie, kim ja jestem i powstrzymuj się ode mnie. Lecz Pan powiedział do niej: dozwól mi, abym ochłodził w tobie żar mojego bóstwa, pragnienie mojego człowieczeństwa i rozkosz mojego świętego ducha. Na to ona odpowiedziała: zgoda, Panie, ale tylko w takiej mierze, aby jedynie tobie, Panie, przez to było dobrze, a nie mnie. Potem oblubienica weszła w tak wielki mrok, że ciało pociło się i wiło się z bólu i konwulsji. Wówczas pewna osoba poprosiła mękę, by była jej posłańcem u Boga, a ja powiedziałam: ani męko, rozkazuję wam to, abyście mnie już uwolnili, gdyż teraz zadajecie mi gwałt. Wtedy z ciała i duszy podniosła się męka, podobna do mrocznego blasku. Poleciała do Boga z mądrym zamysłem i zawołała wielkim głosem: Panie, ty wiesz dobrze, czego chcę. Na spotkanie z nią Pan wyszedł przed bramę królestwa i rzekł: witajcie, Pani Męko. Na ziemi byliście dla mojego ciała ze wszystkiego, co nosiłam, najbliższą szatą, a obelżywość całego świata była moim najciemniejszym płaszczem, najcenniejszym płaszczem. Jednak mimo, że tam byłem wam bardzo przychylny, tutaj wejść możecie. Tej zaś dziewicy, która chce dwóch rzeczy dokonać, dwóch rzeczy udzielę. Niech posiada w swoim wnętrzu umiejętność i mądrość. Wówczas możecie być u mnie jej posłańcem. A ja wtedy uściskiem ją obdarzę i złączę z moim sercem. Wówczas męka powiedziała: Panie, ja niejednemu gotuję szczęście, a jednak nie jestem szczęśliwa. I trawił niejedno święte ciało, a przecież sama jestem zła. I niejednego prowadzę do Królestwa Niebieskiego, a jednak sama nigdy tam nie wejdę. Na to odrzekł nasz Pan: Męko, nie jesteś zrodzona z nieba, dlatego czekasz przed zamkniętą bramą, ponieważ jesteś zrodzona w sercu Lucyfera. Tam w jego wnętrzu zasiądziesz na tronie
i wiecznie będziesz znów razem z nim mieszkać. Ach, błoga obcości Boga, jakże miłośnie jam z tobą związana. To ty umacniasz moją wolę w męce i pozwalasz mi z miłością znosić to ciężkie, długie oczekiwanie w moim biednym ciele. Im bardziej ciągle zbliżam się do ciebie, tym mocniej i cudowniej Bóg wciąż na mnie spada. O Panie, w głębi czystej pokory nie mogę się od ciebie oddalić. Biada, jednak w pysze mogę łatwo odpaść. Lecz im głębiej się uniżam, tym większą piję słodycz. Tutaj jakiś powrót grzechu pierwotnego, który się doszukiwaliśmy w poprzednich chwilach, tak? I nie mogliśmy z tego znaleźć. To znaczy, ta męka jest faktycznie, zdaje się, takim wynikiem tego, jeżeli można tak powiedzieć, w tym kontekście skażenia ludzkiego. Tego, że musi ona pojedynczyć między Bogiem a duszą. No i to cały czas też w tym kontekście, o którym wspominałem, jak zaczynaliśmy to czytać, nie? Że na gruncie niebiesko-języcznej mistyki doświadczenie Boga nie jest za bardzo możliwe bez cierpienia. To znaczy przynajmniej nominalnie, nie? Bo Eckhart to będzie na swój sposób porywać, no ale to mniejsza. Co właśnie znaczy, że męka nie jest zrozumiała z niego? To można rozumieć w ten sposób, że doświadczenie albo czy to można rozumieć jako doświadczenie jakiegoś braku takiego augustiańskiego na przykład? No, jeśli nie braku, no to po prostu niedostateczna świętość tego stanu, w którym się znajdujemy. Okay. Co w sumie się sprowadza do braku też na rzecz? Ciekawie, bo jeżeli dobrze to zrozumiałem, to jednocześnie tutaj się odczuwa ten brak Boga, ale z drugiej strony się z nim rozmawia. I to jest ten chyba najbardziej fascynujący no, przy, przypadek. Wywołuj narratora z nas. Czy mnie jeszcze ciekawił jeden moment, i to jest strona 209. Pani Męko, wskazuje wam to, abyście mnie uwolnili, gdyż teraz zadajecie mi gwałt. Mm-hmm. Nie jestem do końca pewien, jak to interpretować. To znaczy, chodzi ci o samo to wyrażenie gwałt? W tym sensie, że męka i gwałt. Okej. Okay, że męka ma granice. Czy to... To znaczy, to jest właśnie tutaj nieścisłość tłumaczenia, nie? Możemy sobie spróbować to... Ale nie, zanim ja to otworzę i znajdę, to za dużo czasu minie. Także z tego, co pamiętam, to tam było coś w rodzaju du bist gehückt, czyli w takim trochę niegramatycznym z punktu widzenia współczesnego niebieskiego przykładzie, ty jesteś teraz najwyżej, nie? Że już wyżej jakby postąpić nie możesz. Także tam by była jakaś granica jedna, nie? A ten gwałt się tutaj pojawił jakimś dziwnym okolicznością polskim tłumaczem. To jest ogromnie paradoksalne, że dusza, która stępuje niżej niż piekła, wydaje się hidroponiczna, no bo jakimś sposobem, że ona no właśnie z tym Bogiem ma kontakt. I ona, no nie wiem, nie mam pojęcia, jak to rozumieć. No wiesz, Bóg też stąpił do piekła. Okej, okej. Czy to niżej? Czy dałeś powyżej niż? Ja mam ale nie umiem wyłączyć jakieś. Wiesz, to też się będzie łączyć tutaj już wspomnianym Kierkegorem,
który w tym rycerzu wiary, czy w tym rycerzu wiary będzie mówił, że on się na przykład nie boi nawet piekła, nie? Dla chwały Bożej. Co zresztą wzięte żywcem od Lutra, bo to Luter takie rzeczy pisze, a Luter to też bierze żywcem od takich autorów, chociaż mistyków oficjalnie nie lubi. Oficjalnie, tak. Że się naczytał trochę, to jest prawda. W takiej koncepcji właśnie tej duszy, która się wyzwala z nut i dla chwały Bożej nie zważa na swoje przeznaczenie, czy to do piekła, czy to do zbawienia, to myślę, że to jest jakoś na razie. Okej, ale jeszcze nie wiem, czy to jest dobra intuicja, bo sam jej nie rozumiem, ale to może być jakoś w jednym i drugim przypadku, zejście poniżej piekła i jednocześnie kontakt z Bogiem staje się tak paradoksalny. I tak samo na przykład jakieś wykroczenie poza normy moralne i realizowanie się w Bogu też wydaje się bardzo paradoksalne, to może to jest to tego samego medalu, chociaż nie mam pojęcia, co przez to rozumieć, taka intuicja, może to jakoś jest paralelne. Nie wiem. Jakoś bym wspólny mianownik to widział w wykroczeniu poza jakąś wspólność po prostu. Może ona była taka w biegu mowa. Może poniżej piekła to jeszcze zwiększenie obecność Boga. Jednak bo w piekle jakiś stosunek do Boga jest. Bo to jest kara za to, że się go nie słuchało. A to nie jest. Ale jest to jakaś relacja. Jest. Z drugiej strony. A ta ciemność to chyba miałaby się to największe cierpienie, czyli ta nieobecność Boga. Ale on po nią sięga właśnie, pewnie wraca. Może to miało być super. Jak tam relacje? Jakie być Bogiem? Jako w piekle jednak coś, co jest w piekle, ma świadomość, że jest Bóg, prawda? Że go nienawidzi, czy nie. No ale jakby jest świadomość w piekle, prawda? A jakby poza piekłem, w sensie jeszcze niż w piekle, to może być. Nie istnieje. Tak, nie istnieje. Czy jesteśmy mistykami? No poza piekłem przez niebo. Nie mamy jeszcze takiego doświadczenia granicznego w naszym życiu, które nam otwiera rzeczy. Ale to nie jest tylko od świadomości istnienia Boga i do braku kontaktu z nim. Nie wiem, ale w piekle jednak coś tam nas trzyma mimo wszystko. Co do? Smoła. Nie wiem, tam, jeśli ktoś tam jest, no to przynajmniej jest. Więc w sensie, no to. Może tak. Nie ma odnosu do twojej prywacji, tylko jeszcze coś tam. Cokolwiek jest. No, człowiek przynajmniej tam jest. Może Boga nie ma jeszcze. Człowieka przynajmniej został. A nie usłyszałem. Jednocześnie dusza w tym największym oddaleniu wie, że Bóg chciał ją pocieszyć, nie? Także jakaś tam świadomość Boga pozostaje. Czy to największe oddalenie wydaje się znajome z innych mistyków? Święty Jan Krzyża nazywa to mocą ciemną. Mnogo noc ciemna jest pewnym okresem oczyszczenia, podczas którego tuż po jakimś pierwszym zauroczeniu się Bogiem nagle następuje pustka, nicość i zupełna pustucha. Jakby to jest tylko pewien etap, po którym ma nastąpić osiągnięcie doskonałości Bożej na ziemi. A tutaj nie wydaje się to być jakimś etapem przejściowym, chcianym, tylko ma wręcz specjalnie chce pozostawać w tej nocy ciemnej, żeby się jeszcze bardziej umęczyć. To jest całkiem charakterystyczne. Przepraszam. Ktoś czytał może najświeższego Longlistę. Bo podobno, to znaczy spotkałem się z cytatem, że on w którejś ze swoich książek pisze, że
Właśnie w ciemności Bóg jest najbliżej, cokolwiek to znaczy, bo ja nie znam kontekstu i nie czytałem. Co nie wiem, czemu. Nie czytałeś to przeczytań. Ale może ludzie mają jakieś doświadczenie właśnie, ale przynajmniej w tym kierunku może. Zalatuje mi ten pseudodionizm. Odciągnąć pod doświadczenie nad ciemnym, bo mi się wydaje, że to doświadczenie jednak te osoby, które mówiły, że nie miały, to one sobie jego nie wybierały. Chciały się wydostać. Więc mi się wydaje, że to jest jednak coś innego niż tutaj. Ona po prostu, że chciałaby, no chciałaby jeszcze się oddalić. Więc nie wydaje mi się, że to jest jednak coś innego. Do końca wcale musi przyczyniać się do jakiegoś większego uszczenia, czy jakiegoś udoskonalenia. Ja nie jestem znowu takiej tezy, że cierpię mówię na pewno. To zależy kogo. Więc. Jeszcze mamy te ostatnie słowa na przykład, nie? Gdzie. To wskazywało na to, że one mimo tego tej ciemności, mimo tej obcości Boga, właśnie w głębi czystej pokory nie mogę się od Ciebie oddalić. Tam mam wynotowane, że to było enzyka, przestać się topić, tak w słowie. Bo ta metafora topienia się to też jak najbardziej się pojawia. Z tego, także to też jest ważny przykład. Biada jednak w pysze mogę łatwo odpaść. Znaczy, im głębiej się obniżam, i tutaj znowu jest głębiej, się topię, nie? Tym większą chwilę słodycz. Czyli to jest taka woda, która ją zmywa ze wszech stron i jest tak zdana trochę, tej łaskę jednak, nie? Także to, że tutaj właśnie to jest bardzo jednoznaczne. Kolejny powiem. Co autor myśli? Bardzo dobrze. Język już się po prostu załamuje. Tak, że doświadczenie jest tak głęboko, że mamy sposób na opisać. Tak, bo opis jest zawsze i tak doskonały osoba, która chciała opisać. Nie jest tak, tylko doskonały, tylko on. Nie jest to też na siłę, jak to przysłowiowo w tych niebieskich filankach. Co ze starami klucza tam na test takich na kurski? Nie wiem, czy będzie. Chyba by nie wiem. Dobra. No nic tak. Bo już potrzebuję się spać, ale dzięki wielkie za spotkanie, bo bardzo dużo rozumiem. Dzięki. Teraz. Okej, okay, jeszcze może do antropologii, jak już sobie powiem, no to wydałem niemieckie słupy, to z czymś. Ręka to zgadzają, jak można inaczej rękę tłumaczyć. Było coś na L. Czy tam po niemiecku też? Musiała być. Jakieś właśnie rodzaje udręczenie. Musiała być tutaj spróbować. Ćwiczenie się w cierpliwości. A, ja to muszę wyłączyć, żeby włączyć ten. To zaraz ci pokażę, jak to wygląda w pytaniu krytycznym. Nie? Jakie tam znaczki, to powiedzmy sobie. No dobrze. To w każdym razie, gdzie tutaj mamy przetłumaczone, że to pewna osoba poprosiła mękę, by była posłańcem u Boga, to jest tam dosłownie, że ta męka została poproszona o męż, nie przez człowieka. I w jakimś rozumieniu takim duszy, bo to jednak cały czas dusza i człowieka zewnętrznego, to też można rozumieć cały czas nie jako tę inną osobę, tylko jako Mechtyldę, której ciało już nie wytrzymuje tej męki i jakoś tam posyła tę mękę do Boga. Myślę, że zastanawiam się to osobiście. Bo tyle, że podtrzymuje się stanowisko, że średniowieczna mistyka
którą można interpretować erotycznie, może dzisiaj jeszcze stanowić zagrożenie. Tak, bo ona jest, okej, widzimy jakby nadużycia w kościele, ale czy te nadużycia powstałyby, gdyby nie erotyka, gdyby nie średniowieczna mistyka erotyczna. Wydaje mi się, że on byłby tak czy siak. No, no, że nie można ją winić za to, że może ona może ułatwiać poszczególną sprawę. Właśnie wydaje mi się, że ta funkcja ułatwiająca by mogła tutaj chodzić. Ale co? No ja osobiście jestem fanem, nie? Jak jestem fanem wszystkich herezjajków, tak pewnie też nic nie robię. Także na pewno to jakimś elementem dziedzictwa kościoła pozostanie, nie? I mówimy tego całkiem. Niemniej no właśnie, być może jakaś po prostu nowa teologia cielesności by się przydała po to, żeby wierni i nie tylko wierni, ale też kapłani potrafili takie tematy ogrywać, tak jak należy z kapłaścią. No. To faktycznie mogło być rozwiązanie. Ale z takim tekstem, chociaż nie wiem, mogę dalej może się naszym strzelaniu sobie. To jest zgodę, że mistyka średniowieczna tego typu nie zastąpi teologii seksualności, powiedzmy, że wyjdziemy z tego założenia, że jej nie ma, że ja uważam, że mimo wszystko jakaś jest, to, że możemy interpretować jakieś represyjne względu seksualności, to inna sprawa, ale to już zupełnie na marginesie, że jeżeli się to odpowiednio interpretuje, tak, tego typu teksty są dla w pewnym sensie wybrane. Nie powinno to być szeroko rozprowadzane. Bardzo łatwo można przeinterpretować, można źle zinterpretować, można zinterpretować to czysto seksualnie i użyć to do bardzo złych celów. Tak, stąd też może zawsze była taka podejrzliwość kościoła względem tego typu tekstu, że okej, w świetle mistycznym, w świetle doznań mistycznych to ma sens, ale obiektywnie to brzmi bardzo sus. Więc może lepiej nie pokazujmy tego wiernym, bo jeszcze ktoś wpadnie na jakiś głupi pomysł. Tak, tak. Ale z tego nie to mówiłaś. Myślę, że mówi. Chciałabym też mi się wydaje, że jest prawie sobie taka historia po prostu młoda, ale jednak widzi się to, że jest dla mszek młodych kobiet w pasterstwie zgromadzonej wokół jednego księdza przybyszyny, który świeci blaskiem. Po prostu gdzieś pozostali się, że są w tle, a on i wokół niego tak. I ja przyznaczę, patrzę na to i nie jestem zwolennikiem tego, nie podoba mi się to za bardzo. Ale mi się wydaje, że to po prostu też sprzyja tym, że zabytą to i wydam, trzeba sobie zasłużyć. Ale mi się wydaje, że nie zawsze to jest ta osoba, a jeszcze potrafi sobie podczepić i wyciągnąć z takich, czy z jakichś mistyki, czy z jakichś koncepcji coś, co będzie kryło jego zachowanie, które pewne reguły, czy pewne zasady przekraczają zachowanie. Nie wiem, z czego wynika ta młoda teraz na to. Bo to obserwuję już wiele jest. Szczerze nie wiem, czy to jest też takie nowe. Nie? Czy właśnie to się nie zaczęło w tych czasach powojennych razem z tymi nowymi wspólnotami, powiedzmy, być może. Też w Lublinie tego osobiście, że nie doświadczyłem tego w innym szostarstwie, ale zwróciła to moją uwagę, jak byłem jakieś 16-18 lat. Było na pasterstwo dominikańskie, tam był taki ojciec Stachu, który był bardzo młody, bardzo czytany, też bardzo lubił mistykę wschodnią. Ojciec kościoła, też w ogóle wschód kościoła. I potem z tego, co słyszałem, to na pewno zrzucił habit, aczkolwiek to się jeszcze wiązało z jakimś skandalem w tym szostarstwie, że chyba zrobił to, chyba uciekł do Szwecji z jedną z kobiet, które poznał na duszpasterstwie i tam jeszcze wchodziły relacje z innymi kobietami. Też to jest bardzo charakterystyczne, że duszpasterski był księża młodzi, czy ojcowie młodzi, którzy teoretycznie są najmniej uformowani.
Tak, bo oni mają dotrzeć do młodzieży, okej, ale oni jeszcze nie znają siebie, oni jeszcze troszeczkę wydaje mi się, że powinni przepracować. Oni są królami w tych społecznościach, które mogą bardzo dowolnie kreować, bo nie dość, że mają tą władzę faktyczną nad tymi spotkaniami, taką świecką, to jeszcze mają władzę duchowną w postaci spowiedzi, tego, że mogą bardzo toksyczne relacje wchodzić z tymi osobami. Myślę, że to jest ciekawy kontekst, na którym. Chciałabyś młodszy, 14 lat, powiedziałabym, że ja miałam wtedy 9-10 lat, wtedy kiedy należałam do wspólnoty maryjnej przy mojej parafii. I był taki ksiądz przez jakiś czas, który no aż błyszczał po prostu, aż biło od niego taką charyzmą, energią i on był po prostu cool księdzem. I gnieździło się dookoła niego właśnie full dziewczynek małych i nie powiem, że skończyło się to dobrze. Potem został oddalony od naszej parafii, został przeniesiony do innej, której już znalazł sobie stałą partnerkę, z którą mają chyba trójkę dzieci. Ale u nas na parafii były skandale z nim związane. To się przyczyło małych osób. To też było takie przerażające. No właśnie, mamy to już ta strona czegoś takiego nie podeszła, ale jakby samo po prostu otoczenie księdza, szczególnie młodego, właśnie dużą liczbą młodych kobiet zapatrzonych w niego, jakby no to trzeba być już naprawdę człowiekiem o totalnie silnej woli, naprawdę już totalnej, no na bardzo bieżącego, żeby go nie skusiło na to. Wydaje się, że to jest ludzkie po prostu. To jest po prostu ludzkie. I upowszechnianie tego typu prowadzenia tych duszpasterstw uważam, że jest błędne. To pokazuje to bardzo często. Później historia to pokazuje, że jednak no, kończy się to jak kończy i kończy się to jakimś tam wykluczeniem czy tam odejściem tego księdza, a mogłoby to zupełnie inaczej się potoczyć, bo to niekoniecznie musi być już zły człowiek i tylko to gdzieś ktoś na pewnym etapie, no dobrze, to już mamy tą hierarchię w kościele, to niech ten hierarcha, który jest wyżej, dba o to, żeby ten młody ksiądz, który wchodzi do parafii czy do duszpasterstwa, był w takim środowisku, żeby go nie kusiło aż tak, że muszą nie pozwalać na wszystko. I celibryzmo to też jest do tego zazwyczaj czy jakieś takie właśnie dzieło mistyczne, czy to ma taki wpływ, to może być usprawiedliwienie. Ale się wydaje, że sytuacja i pewne dyspozycje osobiste nie będą sobie bardziej. Jest to tak, jak się to przeczyta. Tak, no, to jest niszowa sprawa. Nie podali tutaj nakładu. Nie sądzę, żeby były jakieś porażające, chociaż były dwa wydania. Ale się uczy, jeżeli to się połączy z takim prądem ostatnim dominującym, bardzo swobodnej interpretacji tekstu, tego, że nie ma już inkwizycji, tego, że nie ma takiej cenzury, no bo jakby biskupi już nie czują, że w ogóle powinni się zajmować tego typu sprawą, jak mocna ingerencja w treść nauczania, że jednak oni jakby no nie mają prawa do tego, żeby aż tak mocno się wtrącać, kim że jestem, tylko biskupem, tak? Stąd, jeżeli jakby to się połączy z jakimś z mistyką, jakby można ją bardzo swobodnie użyć, więc. Dobrze, żebyśmy myśleli, bo rozważali różne rzeczy. Ja bym powiedziała, że sobie przywrócę, że jak się pojawia jakaś myśl, ja już nie mówię o jakiejś takiej innych internetowych koncepcjach, ale jednak mam takie poczucie, że teologowie troszkę tak
nie chcę powiedzieć, że stoją w miejscu, ale tak boją się ten krok zrobić czasem. Nawet rozmawialiśmy na tej erotyce, czy coś, że nie ma jakiejś takiej układni, nikt się nie chce za to zabrać, żeby tutaj tego lądowała. Wydaje mi się, że właśnie nie, że jest pewnego rodzaju strach przed ruszaniem pewnych tematów, przed zagłębianiem się pewnych tematów. Ja tak obserwuję, że czy to też wynika właśnie, że się boi tego dotknąć, bo kim jestem, bo tylko być ufam, czy jakichś takich podstaw. Nie powiedziałabym, że jest być może swobodna interpretacja wśród jakichś tam świeckich osób, które na tej stronie odjeżdżają. Ale wśród samych teologów ja mam wrażenie, że bardzo zachowawczy podchodzimy przynajmniej do części świata. Może właśnie tego typu narracja to jest. Być może wynik czegoś takiego, że to nie jest jakoś przepracowane i nie ma jakoś spójnej teologii, bo tej teologii seksualności, bo mam takie wrażenie, znaczy zaczęliśmy tak dosyć ciekawie, bo zastanowiliśmy się nad myślą mistyczną, która może być jakaś głęboka i tak dalej, ale ja mam jakoś ochotę zadziałać mocno deflacyjnie na koniec, bo mam taką intuicję. Trochę teraz wypowiem się jako prosty katolik, że może po prostu wszystko da się usprawiedliwić, tylko można to zrobić topornie, a można na przykład mieć jeszcze jednocześnie doświadczenie mistyczne. To nie głębiej. W sensie może trzeba po prostu trzymać się jakiejś restrykcyjnej etykiety prostej dla ludzi. Rozwiązanie, a w tym czasie no może rzeczywiście trzeba to jakoś, ludzie, którzy się do tego nadają, może mogli pracować. Spróbować, no nie wiem, spróbować pracować nad teologią seksualności, żeby na przykład można było sobie poradzić z jakimiś takimi, żeby można było pomóc ludziom, którzy sobie na przykład nie radzą i później na przykład rodzi się tego typu narracja, a to bardziej toporna, to bardziej głęboka, ale skupiona właśnie wokół usprawiedliwiania sobie pewnych jakichś rzeczy, które się rodzą. Że ci bracia przez tyle lat funkcjonowali i to nie była jednorazowa sytuacja, jednorazowe sytuacje, tylko ten proceder tej patologii trwał długo i nikt na to nie wpadł, albo udawał, że nie widzi czegoś, nikt nic z tym nie zrobił. I to jest też, mi się wydaje, problem w Kościele, że jak już nawet ktoś coś przyuważa, to jest pewna zmowa milczenia wokół pewnego zjawiska, aż dopóki, nie wiem, ktoś umrze albo coś, już naprawdę takie szambo i przekroczenie wybije, że już się tego nie da w żaden sposób. Więc to jest też taka kwestia, ile się ludzie i przekatolicy czują za siebie nawzajem odpowiedzialni, żeby o pewnych rzeczach, jakby się widzą, że coś jest nie tak, albo mają jakieś niepokojące obserwacje, ale są w stanie reagować. Czy reagować, czy dawać znać górze, czy komukolwiek, no bo dla mnie to też jest, no bo jeśli jest, wydarza się coś złego, jakaś jednorazowa sytuacja, no to ktoś może się, rzeczywiście może się nikt o tym nie dowiedzieć, ale jeśli coś trwa bardzo długo, to ja nie wierzę w to, że ludzie nie widzą pewnych rzeczy. Oni być może widzą, być może coś zauważają, ale nie mówią o tym. Nie reagują i to też jest bardzo ważne. Wszyscy mają u siebie haki. Tak. O co mówić? A może to jest taka nieświadomość średniowiecznego człowieka, który mówi, że skoro oni są uczeni, no to w sensie my będą mogli lepić. Może boimy się prawdy, może, nie wiem, może często robić. Konfortny stan jest to się. Może. Nie lubią patrzeć na niewygodne rzeczy, szczególnie kiedy słyszą o tym dużo w kontekście takim, że wiąże się to z jakimś odłosem kościoła. No zresztą jest trochę spokój, a mnie właśnie uderza to najbardziej, że na przykład cały wspólnot potrafi tak funkcjonować. I to jest najgorsze, że w sensie tam nie wiem, ile tam było tych zakonników, ale nikt jakoś się nie wpadł na to, że to może być jakieś takie dość kontrowersyjne stanowisko, mimo bez oficjalnej nauki kościoła, takiego mainstreamu. Może w ogóle odbieganie od mainstreamu to jest. Należy się zastanowić, czy nie popada się w jakąś pychę, czy to z tego nie wynika. Może sobie przerobić.
nie wiem, prostszy. No potrzeba takiego głosu, tak? Który powie, że... Zastanów się, nawet nie wiem. No po prostu, że... Wiedźmy przecież świętych, czy osoby, które zakładały zakony, zanim to zrobiły, to miały drogę przez mękę. A to papież się nie zgadzał, a to się nie zgadzał, a to... Przecież mieliśmy, mamy świętych, którzy otarli się o ekskomunikację, czy takie rzeczy. No bo ten proces trwał, bez zeznania, czy dana osoba rzeczywiście to, co chce zrobić, to wynika jakoś z czegoś głębszego, czy to jest właśnie taki rzut jakiś, czy czegoś takiego. Teraz jest znacznie prościej stworzyć takie środowisko, czy takie miejsce. To jest też jakaś odpowiedź na to. Kiedyś jest prościej? Teraz, wcześniej się wydaje, że jest troszkę prościej. No to swoboda interpretacji. Stworzenie jakiegoś takiego środowiska katolickiego, świecącego duchowo. No ale chyba, że to tak, bo jest prościej po prostu. I też są takie duże wspólnoty, jak na przykład neokatechumenet, które są na tyle silne, że ciężko nawet jak słowa myki się dali na dużo, to ciężko ich ruszać, bo jak taki neokatechumenet się weźmie i odłączy od kościoła, nagle parę milionów, nie wiem, czy parę milionów dusz, ale jakaś ogromna liczba ludzi, którzy pasterzy odejdzie, czy może odejść. Nie wiem.